Witam was, szanowne osoby na Relindelowym streamie z Marysieńkowym. Cześć, i czołem, dobrzy ludzie. To dobrze wyszło, zabrzmiało totalnie re, 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 realist, realistycznie, zabrzmiało, tak właśnie, tak. <grym> Bardzo profesjonalnie. Marys, Mar, Marysieńkowym, tak właśnie. Więc teraz e, powiedzmy, sobie, powiedzmy sobie tak, że mamy patronów na Patronajcie i są. O. Dwie nieskończoności. Och, Caroline i Dakrowa. Och, te nieskończoności. A także dawcy pizzy na Pawłowski, Sakumiak, Alejra, na Fema, Grzegorz, Czubeska, Czubeszka, Neuroszima, czy Janek Krzysztof Karliński. Dawcy herbaty, z kawy z ciastkiem: Julia Gierynowicz, Michał Piotrowski, Hypatia, Kamil Kuliga, Szaprowny Kucyk, Intega, KTBM32, Marysieńka, Krysku, <słyska> Miki Fiki. Emil oraz Cukrzyś. Dawczynie kawy, Tyrowka, Michał Szedziewski, Kropster, Bursuk Cukrowy, George Sorosz, Lawatia Martnawiczak, Aleksandra Lemierz, Marcin Razimowicz, Silwanelka, Karolina Rewa Robin Mi Barnaba, Adam i Heinrich. Oraz dawcy herbatki, Arkadiusz Gumiński, Gruby Mefisto, Klusek, Kuzetka Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Paweł Pawlik, Kolmi Fej, Anty-Bristler, Inżynier pilny, Cezar, Splend, Wlubel oraz Samrion. Samrion? Nigdy go jeszcze nie czytałam. Sa, sam, ale sam. Samrion. Ja jestem Ralindel, a to jest Mariśienka. Nieprawda. Jest ja jestem Ralindel, Ralindel, a to jest Mariśienka. Jedna z tych dwóch rzeczy jest prawdziwa, ale nigdy nie dowiedzicie się, która, chyba że dorzucicie się na patronite albo na poziomie. Wtedy zdradzimy, kto jest w, tej, tak. w tym związku Ralindelem, a kto nosi Kto nosi w tym związku Ralindela? Dobra. A, dobra. E, jakby. A jakby. Chci, chci, chcieliśmy chcieliśmy e, na dobry początek trochę przeprosić, żeśmy się tak pośliznęli i nie zrobiliśmy na koniec tego tygodnia zgodnie z planem. Ale no. Wypadły z, nam Działo się, działo że, się. rzeczy się. na szczęście nie zęby, ponieważ zęby będą wypadać nam, a przynajmniej mnie, w przyszłym tygodniu. No ale niestety przez to się nie udało, bo od środy umieram na wyrzynającą się ósemeczkę. Mm, no więc w związku z tym, ponieważ jesteśmy absolutnie niepoważni, w sensie ustawiania terminów, kompletnie niepoważni, to takżeśmy trochę pomyśle, pomyśleli, że może też porozmawiamy o niepoważnym. A to jest nasz piąty streamek? Tak. Koniec testu. To jest nasz koniec ostatni, mi, umrze, umrzecie, ostatni koniec, koniec, koniec. testowy streamek w yy, wersji sparowanej. Więc musicie nas bardzo lubić, jeżeli chcecie więcej. Potem to... robimy głosowanie i może być różnie. Musi być co najmniej 51% głosów za. Nie może być 20% osób, którym się nie podoba. Może być to maksymalnie są oba te warunki, 19% nie? Procent osób, którym się nie podoba. Jak będzie, Jak będzie po prostu, będzie źle, nie? Będę chodzić po waszych domach. A aż... ja będę płakać. Będę chodzić po waszych domach, aż zredukujemy to do 19. A polityczno-romantycznie brzmi ciekawie. Ja nie wiem, co z tym tytułem jest nie tak, ale coś z nim ewidentnie jest Dlaczego nie tak. Dlaczego jest nie tak? Jejku. No to są dwie rzeczy, które idealnie się łączą, nie? Polityka i romansa. Dokładnie. Na przykład spójrz na Ordo Juris. Ma nieustający platoniczny... Nie, no, ma... Z nie, nie ma... mają też tych, którzy całkiem nieplatonicznie się pokochali, mimo swoich żon i mężów. Będąc hmm. w Wordo Juris. się zdarza? Miłość rośnie pośród nas. Nie, bo zostaje ja kopieraj... za tak ładne śpiewanie. całkiem mi, więc... sporo orędowników zakazu rozwodów jest już po rozwodzie. Tak to, tak dziwnie działa. Albo dziwnie. nosi sutan, tak też bywa. Tak to, tak tak to, 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 to działa. E, natomiast e, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o jednej rzeczy, której absolutnie nie potrafimy. Pioskę. Śpiewanie? A, sorry. Nie będziemy śpiewać. Śpiewanie nas zachwyca, więc wiesz. Nasze śpiew śpiewanie ogłusza ludzi. Dla ciebie. Słyszałam jak śpiewasz. Czy ty słyszałeś, jak ja śpiewam? Słyszałem. Nawet ostatnio pamiętasz, jak wszedłem i siedziałem i patrzyłem, jak śpiewasz. Tak, to jest traumatyczne przeżycie. Siedziałem uśmiechnięty na kanapie i Mam pucham, wygłuszające jak mam. słuchawki, które wygłuszają wszystko absolutnie do zera. W związku z czym łaziłam po domu, odkurzałam i śpiewałam przy tym, myśląc sobie o tym, że Ralinder wróci róci Rarinder ra, ra, Późno, więc nie przyłapie mnie na śpiewaniu piosenek do sprzątania, a jednak siedział rozparty na kanapie i słuchał mojego zawodzenia. Marysienka ma bardzo wąskie pole widzenia. Wiecie, jak już... No jak odkurzam, to przepraszam, nie tak, tylko... Tak, patrzę, jak odkurzam. Tak, tak patrz, tak patrzę. ja patrzę. Czy w kątach nie ma jakiś kładów. Ja wiem wszystko kończy. dużo bardziej peryferyjnie widzę. Jestem jak prawdziwy myśliwy, wyszkolony, żeby cały czas na zagrożenia patrzeć. Totalnie słyszałam dokładnie odwrotną teorię, to znaczy. Kobiety widzą wszystko, dlatego cały czas widzą bałagan w domu, a mężczyźni jak wchodzą gdzieś, to są skupieni na celu, na, tej, na tym jelonku, tak co go działa. mają ubić. I dlatego nie, na przykład to... jak idą po szklankę, to nigdy nie podniosą papierka z ziemi, bo go nie widzą, bo widzą tylko tę szklankę. No dlatego nie w związki najgorzej. Koniec, dzięki na razie. No i tyle. No i wiecie, związki upojawia, nie? nie. Nie róbcie ich sobie, nie? Don't, don't do that. No. No, czy, czy, czy my, czy... ja teraz idę spać? To jest ten moment, tak. kiedy kończymy? Tak, to jest. No ten... to pa. pa. No, w każdym razie. E, powiedz, powiedz mi, ja zadam ci, zadam, ci to, zadam ci to najtrudniejsze pytanie. Czy jesteś ze, względu, ze mną ze względu na hipergamię? E, b, z, znam ten termin, słyszałam go wielokrotnie. Zdążyłam już wyprzeć. E, to jest wrodzone, to jest jakby naturalny, jest jedyny mechanizm, z którym takiego, działają kobiety. E, funkcjonuje w retoryce powszechnej. Także jakbyś przypomniał mi co to jest hipergamia, to ci odpowiem na to pytanie. No wiesz, że szukasz najbardziej jurnego, bogatego, sprawnego samca, który pozwoli ci podnieść swój status i czerpać korzyści. <gry> Oczywiście, że tak. Jakby tylko ja po prostu inaczej y, definiuję sukces. Na przykład moim marzeniem było mieć y, kota, który się nazywa Biszkopt i poznałam mężczyznę, który ma kota, który się nazywa Wafel i totalnie na, na, na na wystarczało to w moim... w, w, w realizacji mojej ciastkowo-kotowej potrzeby. O, Tak ta, ta właśnie. O, zobacz, zobacz jakie miłe, miłe słowa. Pozdrawiam duo oraz ewentualne osoby, które że tak jak ja, z YouTube, ale i tak bywalców. My też cię pozdrawiamy. Hejeczka. My też cię pozdrawiamy. Ja, bardzo małe literki są, wiesz? Ja nie widzę. Muszę się skupiać bardzo. Ale one są takie jak zawsze. Ja wiem, ale zawsze się muszę bardzo skupiać. A, no słuchajcie, O, więcej jest mogę światła powiedzieć? w oczy będzie lepiej. Proszę, proszę. Dziękuję. Nie ma za co. Teraz patrz, z tej strony jesteśmy bardziej oświetleni niż z tej strony. Ale, Przynajmniej ja, tu mam cień. Ale, ale. Cień, cień tutaj to jest ten od tego światła, Dobra, wiesz? Dobra, ja. No mówię, za jasno jest. To To jest to jasne. Zobacz. Zobacz. Już graliśmy, do. Tak, tak, generalnie y, problematyczne jest y, niebycie lustrem. Tak. <laughs> nie tą ręką ruszam, którą chcę. Nieważne, jakby. Nie, nie, sądzę, żeby hipergamia była przyczyną, dla której się spotykamy. No ale to znaczy, że jesteś zakłamane. Dlaczego? No bo wszystkie kobiety wybierają zgodnie z Ja Po prostu nie. Ja powiem ci tak, jakby uważam, że jest to straszliwie wydumana i głupia teoria. I pytanie, czy jest w ogóle w jakiś hipoteza. Psychologia ewolucyjna postuluje hipergamię. No dobra, ale jakby. Czy najlepsza z psychologii. Jeżeli chodzi o na przykład ekologię ewolucyjną, to ona mówi o tym, że są bardzo różne formy doboru naturalnego i nie jest tak, że zawsze wybiera się najsilniejsze. Najsilniejszego, największego samca. No tak, ale chodzi, to nie musi być naj, najsilniejszy, tylko taki, który jakby da ci najwięcej korzyści, więc. Ja, ja uważam, że w ogóle, jeżeli chodzi o, o dobór naturalny, to my go źle rozumiemy. Bo dobór naturalny nie polega na tym, że wybierasz najlepszą możliwą opcję, tylko wybierasz nie najgorszą opcję. O, wow, dzięki. No dobrze. To... Z tej strony Lindel, nie najgorsza ale... opcja. Dokładnie, dokładnie w ten sposób działa dopór naturalny. Nie trzeba być najlepszym, bo inaczej... wśród. Bardzo źle to, <laughs> wiesz co, Bardzo ja, źle to ja, ja generalnie chciałabym, żebyśmy nie nadawali naszych żywo, można było 6 <laughs> minut rzeczy. opóźnienia mieli, tak? I tak, mówili... dokładnie. Nie, jakby po prostu, jakby e, e, dobór naturalny nie działa na zasadzie najlepsi z najlepszymi. Działa na zasadzie, byle by się udało. No dobra, ale z drugiej strony mówisz że doborze naturalnym, a ja ci powiem o doborze... Tinderowym. Dobór tinderowy działa tak, że. E, górne 80. I to jest, to jest prawda, to akurat nie jest zmyślane, okay. żeby nie było. E, górne 80% kobiet zabiega o górne 20% mężczyzn, a dolne 80% mężczyzn zabiega o dolne 20% kobiet. Nie chcę wiedzieć, czy jesteśmy w. W, w, dolnej. Czy w dolnej. Jesteśmy na pewno w dolnej. O wow. Znaczy jestem wśród ja jestem... 20% ja jestem... najgorszych kobiet na Tinderze. O ty byłaś... nie czy... wierzę w to. To teraz ty mnie <laughs> zrewniłeś wprost na wskroś. Jezus, naprawdę? jest 80% kobiet na Tinderze jest lepszą partią ode mnie? Ja myślę, że, to, że ty się nie zdążyłaś zra zrankingować. Z tego co pamiętam, to Ty wskoczyłaś na jeden dzień na Tindera. Nie, no ja na Tinderze parę razy byłam. No tak, ale wtedy, kiedy się spiknęliśmy, to byłaś jeden dzień. No, jeden albo dwa. No, więc jakby nie zdążył Cię... Nie, nie, ci jeszcze tydzień nie już byłam, chwila. Nie, jeszcze zdążyłam być o, na jednej mnie. randce przed Tobą. O nie, widzicie, przynajmniej na jednej randce. Wow, no dobrze, no to Zostałam sklasyfikowana jako dolne 20%, wiecie. Tutaj mamy nieudacznika oraz nieudaczniczkę. Jesteśmy przegrani. Na no? szczęście nie chcemy mieć dzieci, bo nasze dzieci byłyby głupie i brzydkie. Marysienka jest nie najgorszą opcją. Tak, były jeszcze ze dwie gorsze, nie? Ej, ale przepraszam cię, ale ja ci powiedziałem. Bot na przykład? Ja ci powie... ale ja ci powiedziałem, <laughs> jak, e, jak e, tego. Jak zacząłem twoje zdjęcia na Tinderze, to nawet musiałem. Chyba musiałem kupić super lajka, żeby mieć pewność, że zobaczysz tego. Bo mi bardzo zależało, bo miałaś. Super... Nie dałeś mi super lajka. A ja nie pamiętam, wydaje mi się, że ci dałem super lajka. Nie dałeś lajka. mi super lajka. Napisałeś Może... mi, że chciałeś mi dać super lajka, ale ja akurat cię polubiłam. A, no tak, bo ja znałem haki na, tu, na, na Tinderze. Ja generalnie miałam zdjęcie z dinozaurem i myślę, że to przekonało Artura. Natomiast jak... Ty miałeś zdjęcie z dinozaurem, miałeś jedno takie zdjęcie a, się ślicznie uśmiechasz. W znaczy, sensie tak? Tak, dokładnie tak. Jeszcze miałaś okrwawione usta po tym, jak, jak przegryzłaś krtań poprzedniemu samcowi, który się kręcił wokół. W... To są pomówienia. Nie, nie ma tak. to dowodów. Ja wtedy tak. z siostrą karmiłam łabędzie w łazienkach. A... Siostra potwierdzi. Tak, dziwnym trafem mięsożerne łabędzie. E... E, jak, jakby nie było, jest jakby. Ja uważam, że, że dobór Tinderowy działa na. Niezbadane są wybory Tinderowców, ponieważ ja y, polubiłam Artura Konto, dlatego, że miał pluszowego pada na głowie i to była jakby jak zobaczyłam przepłanie. to zdjęcie to sobie pomyślałam, o kuźwa, ten facet ma pluszowego pada na głowie i wygląda jakby miał kokardkę i po prostu to zdjęcie jest rozczulające totalnie, totalnie i to jest y, y, to jest. Y, potem y, sobie pomyślałam, jakby obejrzałam profil, pomyślałam sobie no, ale koleś ma pluszowego pada na głowie. No, nie mogę, muszę mu dać plusika za to. No i da mu plusika, no i tak byśmy się postali. Tak, jeszcze spotkaliśmy się tego samego dnia. O 22. 22. Tak. Ja być może skróciłem trochę spotkanie z moją drużyną do RPGów, żeby zdążyć. A lepiej, dzięki, dzięki za suba. <grym>, Dobry moment. To do nie jest awkward teraz, więc odwróćmy uwagę. No, e, ja... Wow, wystawiłeś swoich przyjaciół, żeby spotkać się z randomową dziewczyną z internetu? Nie wystawiłem ich. Oni mieli bardzo dużo do przemyślenia i bardzo mało mm. zasobów, żeby to przemyśleć i to był bardzo duży problem, więc uwolnienie się od nich było jakby... U... co? E, tak, pozdrawiam... Tak, Timela. No, w każdym razie... E... Drużna poniedziałkowa się już chyba nie spotyka. No tak, ale nie, no to była to była tamtej to, był to, to była tak, to była to był poniedziałek, to była drużyna, która się bardzo nie mogła sformować, bardzo nie mogła pewnych problemów ogarnąć. Um, okazało się, że jestem robię zbyt trudne zagadki, więc pokonałem ich zagadką i to nie było dobre. W każdym razie, i ile spędziliśmy razem? 7 godzin. Osiem, Dobrze, siedem. W każdym razie przeszliśmy bardzo dużo kilometrów. Odpadły nam u, u, nogi. Uznałam, że dobrą formą randki jest, kiedy rozmowa się lepi, a jest późna godzina, powiedzieć M, metro już nie jeździ, bo w poniedziałek nie jeździ metro, więc może pójdziemy na piechotę z pola Mokotowskiego, czyli ze środka Warszawy, na Kabaty, czyli na sam koniec Warszawy. Tak, dotarliśmy e... do sgh -u. SGGW. SGGW, skarbie. przepraszam. SG jest przy polu mokotowskim, to byłby bardzo krótki spacer. <laughs> tak. 16 kroków pora wracać. Nie, e, do, dotarliśmy no, do SGGW, czyli kawał drogi. No i generalnie szliśmy, maszerowaliśmy, odkrywaliśmy swoje mroczne. My, my dużo poważnych takich takich pr problematycznych stories z naszych sekretów. Wtedy odkryliśmy na dzień dobry, nie? Tak było. W sensie, nie powiem wam co, no bo bez przesady to nie jest, to nie jest, wiecie, ekskibicjonizm galor, ale e, jakby rozmawialiśmy o, o rzeczach lekkich i ciężkich i, i, i jakby troszkę, troszkę nam zeszło, ale e, rozmawialiśmy, ja, ja nie zapomnę jej, że ona się śmiała z, z w mojej paranoi i tego jak opowiadałem, że jak pracaliśmy... Że nie, że ja miałem przez pewien czas taką wkrętkę, że jak jeździłem na rowerze, to się bałem, że między drzewami ktoś żyłkę rozwiesił. Więc za każdym razem, jak miałem dwa drzewa albo dwa słupy, które były po obu stronach ścieżki, to robiłem wycieczkę, poprawiałem włosy, e, w, w, machałem komuś, nie? Robiąc się idiotę, ponieważ miałem tak bardzo silną z tego. Więc jak na siebie mieliśmy okropny No, ale potem mieliśmy. Wakacje pełne miłości. To prawda, odstawisz kubeczek, przepraszam. To dziękuję. też jest forma miłości. E, w każdym razie e, mieliśmy wakacje pełne miłości i, i, i bardzo w sumie szybko, jak totalnie odpowiedzialne osoby, że zaczęliśmy razem mieszkać. Nie, no nie tam szybko. No od czerwca do października. Szybko, szybko to moja kupela, <laughs> która zaczęła się spotykać ze swoim facetem miesiąc później niż dwa tygodnie później niż my, a zaczęła z nim mieszkać miesiąc wcześniej niż no, no. Tak. Też tak, są szczęśliwe. Tak parę, czy inaczej, no tak też... czy inaczej. Ale dobra, ja... Ahoj. Ahoj, hej, hej! Hej, Hej, Elej masz mówię. Tak jak Hej mej. Okej. Okay. Hejka, Elejka. Uh, co mieliście w opisie tak z ciekawości? Co miałeś w opisie tak z ciekawości? ja hey, swój opis, kurczę, to była to był majstersztyk. Nie, ja nad swoim opisem pracowałem. Ja nie pamiętam a... totalnie, co ty miałeś. Drugi rok. Drugi rok. Drugi rok. Miałam taki długi opis, który sobie przygotowałam na portal, na którym nie spotykają, spotykają się ci ludzie, którzy na Tinderze nie mają powiedzenia, powodzenia, czyli na sympatii. O Jezus. I totalnie sympatia jest o tyle gorszym miejscem, że piszą, jak jesteś dziewczyną, piszą do ciebie faceci, którzy mają 60 lat plus i piszą rzeczy, których nie chcesz czytać. E, ale jakby nie było. Ale na Tinderze też mogą no na Ciebie napisać rzeczy, których nie jesteście Ale muszą do tego kupić jakiegoś tam super lajka czy coś. No nie, no. muszą Cię zmaczować po prostu. No tak, no tylko muszą mnie zmaczować. A ja rzadko kiedy wybieram w ogóle widoczność tego przedziału. nie? W sensie musiałabym wybrać widoczność do 60 a. lat. Nie, jakby Tinder a, daje Ci. Te... Tinder jakoś to dziwnie omija. No, jak masz bardzo dużo premium i pieniędzy, a. Hmm. Ja więcej niż jednego geja spotkałem na Tinderze, w sensie, dostałem lajeczkę od więcej niż jednego geja na Tinderze, więc. No dobrze. No nie wiem, nie wiem jak to działa, jakby nie rozgryzłam tej mechaniki. Myślę, że jest warta wiele milionów dolarów. Natomiast co miałam w opisie? Całą prawdę o sobie. Miałam w sensie miałam co? Miałam to, że lubię jeść, że gram w gry komputerowe i planszowe. Że yy, słucham. Teraz dużo... żałuję, że powiedziała, że gra w creeper. Oj, strasznie żałuję. I, <laughs> i Że słucham dużo materiałów popularno-naukowych na YouTubie i że szukam kogoś, kto nie I to nie jest w związku i e, nie jest antyszczepionkowcem. Ty napisałaś coś, że nie, że nie dźpa, tylko napisałaś, że nie 420. Możliwe, ale ważne było to, że miałam też napisane, że nie, nie jest antyszczepionkowcem, bo to był punkt zaczepienia wielu rozmów, które na tym te Tinderze tak. A, poprowadziłam czyli sześciu, nie? Ja miałem na pewno napisane, że jestem profesjonalnym niedogotowywaczem ryżu. Nie zgadzam się, ostatnio rozgotowałeś się ryż wyglądał po prostu o Jezu, pasował o nie, to był obiad, który mi nie podpasował, skarb. Pff, więc jakby real gotuję następną serią na Twitchu. A... Przy okazji przypomniałam sobie, że gotuje ziemniaki. Realnie nie gotuję ziemniaków, to Mary gotuje ziemniaki. Nie, wiecie, ja zazwyczaj naprawdę nie dogotowuję nie do, nie dogotowywuję ryżu, ale jak się ryż gotuje o trzeciej w nocy, to być może można się zagrabić lekko. Nie no, spoko, spoko. E, natomiast ja na pewno miałem to, miałem napisane, że jestem lewakiem, na 100% miałem napisane. Miałem wymienione te wszystkie, wiecie, wszystkie te kurwa odznaki lewaka miałem wypisane. Ja nie pamiętam nic poza tym. Ja totalnie nie pamiętam twojego opisu. Pamiętam tylko tego pada na głowie. Mm. Mm. Jakby, to e, ale to jest trochę tak, że jakby dla mnie ważne było to, żeby napisać tylko te rzeczy, e, które faktycznie są o mnie. I żeby nie wrzucać zdjęć, które są nieaktualne. Ale ja, ja specjalnie wrzucałem takie rzeczy, które odhaczały też trochę negatywnej selekcji. No ja wrzuciłam, że nie chcę ludzi, którzy ćpają i którzy są antyszczepionkowcami, co też było dobrą selekcją. Eee... Jeszcze raz dam radę być u was na Twitchu na żywo, do tej pory odsłuch na YouTube. Pozdrawiam! Eee... W każdym razie, deal jest taki. Eee, to jest opis, to jest opis Smoky. Ja czytam. bym się umówiła ze smokem. Hot w twojej okolicy? Hmm. Eee... Ja generalnie pamiętam, że... O, ciepła, skotka, urocza i kochana! A... Ja chciałem powiedzieć w ten sposób. A... Widzę, ale krówki ale chcę, że są nie smaczne. tego. Ja lubię krówki. Ja nie lubię krówki. Ty, ty, y, ty lubisz bób, y. więc każdy ma jakieś wady. No. nie, bób jest pyszny. Tak właśnie. Kim bób. Tak właśnie. Bób, 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 bób z wami. A... Boże, I to nie bób z, z wami. Ja tylko wyłączę bób. te ziemniaki. Nie wiem, boję się, że, je... że będzie jak z jajkami. O nie, tak. W każdym razie. No! Chodziło o krówki zwierzątka, więc wiesz. Widziałeś filmik, który ci wysłałam rano? Nie. Ale możemy rozmawiać o tym macie? Tak, a możesz go pokazać. Ale na Facebooku. Nie, jest na Facebooku. To jest najgorsze miejsce, gdzie rzeczy są. Jezus, Maria, Facebook. Facebook, to jest, Facebook randki jest, brzmi jak równie dobry pomysł jak Bing? Nie, nie, Badoo, o, Badoo. A propos... Pukcie, dzięki za suba. A propos Facebook randki, uważam za najgorszy pomysł łączenie social mediów typu Facebook z randkowaniem. Dla mnie było ekstremalnie krępujące zobaczenie ee, Znajomych, których mam na Facebooku, na Tinderze, i wszyscy dostali je z automatu nie. O, tak? Ja bym ja, ja No, często totalnie jakby czułam się strasznie skrępowana. Szczególnie, że e, jeden z chłopaków, którego znałam z pracy i miałam go na Facebooku przez pracę, pojawił mi się jako trzeci albo czwarty wynik wyszukiwania, nie? W sensie te pierwsze osoby, które oglądasz. I to było jego zdjęcie profilowe i ja to zobaczyłam i się wystraszyłam, że teraz będzie w mnie meczować w jakiś sposób z moim Facebookiem i to był jakiś koszmar dla po części, mnie. Po części meczowało na pewno, e, ale, ale powiem ci gorzej. Powiem, mówisz o Tinderze, powiem ci gorzej. Jeżeli był trzeci, jest duża szansa, że cię polajkował. Bo ja e, siedząc milion lat na Tinderze, Rozkłóciłem to, że. To jest strasznie niesmaczne. Zazwyczaj po otwarciu aplikacji, ma, pie, pierwsza propozycja jest fałszywa, a druga i lub trzecia są prawdziwe. Okej, okay, dobra, to w takim razie. Jak się nazywało to wybieranie tego najlepszego partnera, coś tam po stanowisku. Hipergamia. Hipergamia. Hipergamia nie działa. Okay. Ten koleś jest radnym. O, oh wow! Normalnie, to... jakbym nie poleciała na wójta sołtysa albo radnego, no to come znaczy, on. Okej, okay, disclaimer, nie mówię o tym człowieku, bo go nie znam i nie tego, ale wiesz, radny zawsze duża szansa, że cię będzie bił, nie? Więc plus. Szczególnie jeżeli jest konserwatywnym radnym. Eee, no. A to więc... może obejrzymy krówki? Tak, obejrzymy krówki. krówki są ze specjalnym... przerwa, przerwa na krówki. Krówki są ze specjalnym. E... Krówki są ze specjalnymi pozdrawieniami. Okej. Okay kogoś, kto kocha krówki. Dobrze. Czy to nie są super słodkie krówki. Jak hasa. Jak mustangi. Koniec. To był bardzo krótki, słodki film Tak. A... Ale były krótkie. Słodkie. Krówki. A nie, nieważne. Top 10 polskich pięściarzy. Kaczmarski radny Gołotał. Jezus Maria. Ja nie wiem, czy głota by się zmieścił na, na, na tego. A co z, z Dariuszem? Co z Dariuszem Tigerem? A czy Gołota nie jest y, znany z tego, że odgryzł komuś ucho? Tak. Okej. Okay. Robota, nie Gołota, nie ucieknie, nie pamiętaj. Bo ja z niego się śmiali, że on uciekał z ringu. Nie, nie kojarzę. Dobra, w każdym razie... E, w każdym razie... E, ja myślę, że młodsza publika może w ogóle ko nie kojarzyć już Gołoty. Wiesz co? On ostatnio... Co... Zrób ankietę, czy ludzie Ostatnio... kojarzą gołotę? Dobrze, do, 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 zro, zrobię. An czy kojarzycie gołotę? To będzie tło dla naszej. E, e, rozmowy, rozmowy o ale... romantycznych rzeczach. E, czy czy, czy z, e, kojarzysz gołotę? E, ten... Tak? Nie? Zobaczymy. Macie dwie minuty, żeby odpowiedzieć na to niesamowicie kluczowe i ważne pytanie. A tak przy okazji e, mam już przygotowany kotkofakt, fakt, jakby co. Dobra, ale na razie. na z dzisiejszymi ale na razie przeżyciami. Idźmy, bardzo świeszczo. Do... Tak, e, tak, tak, miało być Nie, merytorycznie, tak? Tak, Mary, ha, ha, ha. merytorycznie. Merytorycznie. Ra, radośnie. Ra, 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 radośnie. E, w każdym razie. Małyż polskiego boksu. Jesus. Nie, widzisz, większość kojarzy. To jest to jest tego. Większość, większość kojarzy. Eee, do... Ale patrz, prawie 20% go nie zna, tak? Jak mnie 20% nie chce oglądać. To, to, jest, to są dwie osoby. A w każdym razie. Yy, dobra, skupmy się, skupmy się, bo tego. Nie, ja chciałem, ja chciałem yy, powiedzieć. Po się, chciałem porozmawiać o tym, co tutaj już zaczęło padać, to znaczy. I ty pięknie dopowiedziałeś, więc w sumie tego najlepsza, najlepsza i najgorsza aplikacja randkowa. Z swojej perspektywy. Znaczy, powiedziałabym tak, że to jest strasznie trudne, bo zależy, co oceniamy. Twoje doświadczenie. Jakby, nie mówię, wiesz, no, o, to ma najlepszy algorytm, nie, mam nie algorytm, ale chodzi mi o to, jakby... Wiesz, no, jakbym, najlepsze... jakby miała liczyć skuteczność, na przykład, to sympatia była dla mnie skuteczniejsza. Uh -huh. Dlatego, że y, cóż, z mężczyzną poznanym na sympatii się zaręczyłam. Ale to było dawno. No to było dawno. Potem kolejny facet... Nie, ja się nie zaręczyłem. I Będ, to, był, to był. Będziecie ogóle, wiedzieć, jak się To zajmę. był bardzo niedobry i bardzo nie, nie, niezdrowy związek. Natomiast y, późniejszy mężczyzna, z którym się spotykałam i który był bardzo fajny, y, poznałam go również na sympatii. Uh -huh. Mhm. Tylko czy tylko mnie na Tinderze. Na Tinderze poznałam w sumie tylko takich chłopaków, z którymi się widziałam raz albo parę razy. I spotkałam też y, jakiegoś strasznie dziwnego człowieka, mhm. który wzbudzał we mnie sporo taki, takiego poczucia niebezpieczeństwa. Mhm. Na zasadzie. Że trochę się boję, że będzie jakimś chorym stalkerem, albo będzie mi stać pod oknem, wygoogluje gdzie mieszkają moi rodzice. No, jakby nie da. Ta, nie... Taka postać. Ta, takich postaci na sympatii nie, nie spotkałam. Okej, okay, to. Natomiast wiesz, no, jeżeli chodzi o to. Yy, nie, w ogóle. Yy, yy. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo to bardzo chyba zależy od tego, czego potrzebowałam w danym momencie, mhm. nie, nie na zasadzie czego potrzebowałam od związku, tylko czego potrzebowałam, jakiej formy komunikacji. Mhm. Bo jednak na e, sympatii dostaje się więcej atencji. Na zasadzie piszą do ciebie nawet ludzie, którzy, których ty byś nie polubił, to mogą do ciebie pisać, więc atencji się dostaje więcej. E, a jednak na Tinderze musisz poskrolować, a to zachęca do tego, żeby odrzucać Każdego... ludzi na podstawie pierwszego zdjęcia. Tak. Nie? Jednak Sympatia prawda. daje tę możliwość poznania, chociaż nie wiem, tego, że odpowiesz na czyjeś zagadanie jakiejś obcej osoby, no tak. której nie polubiłeś. No nie? tak, tylko tu jest jakby trochę rozmowa między. Dla mnie z mojej perspektywy, to jest taka troszeczkę e, ważenie między desperacją a uprzedmiotowieniem. Bo problem z sympatią tymi wszystkimi w... e, e darling, tak? Jeszcze. jeszcze kilka jest jakichś. Problem jest taki, że one tak hamsko monetyzują użytkowników, mm, że e, jakby, no. O! Chcesz napisać chcesz, chcesz napisać cześć? Zapłać 7 zł. Chcesz na... napisać co tam u ciebie? O! To będzie co najmniej 12. To teraz ja mam do ciebie pytanie. No. Na jakim najdziwniejszym portalu byłeś zalogowany? Wiesz co? Ja jestem trochę weteranem portali randkowych. Okej. Okay. Bo ja na pierwszym portalu randkowym to byłem w 2005 roku. A był wtedy? I Love się nazywa. O oh, wow! I... Okej, okay. to a I Love. Zmienić, i love. Y, co jeszcze było? Nigdy nie, nigdy nie byłem na badu, okay. więc nie mam tego doświadczenia. Ja byłam przez 16 sekund? Przez w, w okolicach 2009 cały Facebook był moim portalem randkowym, bo wtedy jeszcze nie było oczywiste, jak bardzo krypne jest zagadywanie do kobiet. Jak się to robi? W sensie... Cześć. Ale jak, jak Cześć, wynajdujesz fajne, fajne, fajne zdjęcie. Znajoma znajomej na przykład. Oglądasz zdjęcia znajomych, koleżanek i do nich zagadujesz? Zdarzało się. Jezus, ta mina zepsuła się. O wow. O, o wow. Plus pamiętaj, że Facebook jakby na początku poprzedniej dekady był niesamowicie stalkerskim miejscem. Wystalkowanie dowolnej kobiety w dowolny sposób było tak przerażająco proste. Ja Cię kręcę, ale autentycznie to robiłeś? Cztery, pięć razy. Okej, okay. dobra. Na, na znaczy nie, to, to nie jest kwestia, to jest po prostu, to jest moje zaskoczenie, to, to ja po prostu nie wiedziałam, że ludzie tak robią. Bo dla mnie jakby Facebook był zawsze takim portalem, gdzie ja sobie dodaję ludzi, z którymi ewentualnie będzie mnie łączyć jakiś interes albo chęć pójścia na kawę. I jakby no mój, mój Facebook jest mocno pustym miejscem, nie? Jakby. Dlatego, że wyciszyłam 90% znajomych, bo nie chcę wiedzieć, co się u nich dzieje na bieżąco. Więc takie szaki suche jak po pustyni się toczą. Z chleba pisze, że nadal jest prosty i dość straszne, I te wyszukiwania są serio potężne. Okay. Są serio potężne, ale jest po pierwsze dużo więcej rzeczy ukrytych. Ludzie są dużo bardziej świadomi tego, że powinni ukryć większość swoich danych a, niż, niż tą dekadę temu. Tak. I myślę, że mimo wszystko, patrząc na poziom trudności wtedy i teraz, to jest dramatyczna różnica. A myślę, że też możesz się zakopać w znajomych, znajomych, ponieważ niektórzy mają ich dwa tysiące. Myślę, że wtedy to nie funkcjonowało w ten sposób. O nie no, ja miałem w 2010 spokojnie z półtora tysiąca znajomych. O wow, ja nigdy nie poznałam półtora tysiąca osób. Ja bardzo dużo ludzi dodawałem, bo to był networking, wiesz, to było to, że jeżeli chcesz jakiś komunikat wysłać coś, to to, to, to jest bardzo dobry, bardzo dobry kanał, ale. To, wiesz powiem ci, że miałeś zawsze zupełnie inne podejście do tego, bo ja przez długi czas miałam tak, że e, nie dodawałam nikogo, komu nie uścisnąłam ręki. A to, nie, to, to była moja taka zasada, żeby mieć ludzi, których faktycznie poznałam i to nie na zasadzie byliśmy na tej samej imprezie i się widzieliśmy, tylko mhm. rozmawialiśmy ze sobą. No Przynajmniej nie. nie, nie. nie. Ja tak... A teraz to już w ogóle jest tak, że po prostu robię co parę miesięcy czystkę i wywalam ludzi, których uznaję, że nie poszłabym z nimi na kawę albo nie będzie mnie z nimi łączyć żaden interes. Ja teraz, jak widzę, że moi znajomi sprzed lat. Wrzucają wyjątkową szurię, to mam takie zrywy, żeby wyrzucić po 28. No dobra, ale to wracając do tematu. Byłeś na Ailowie? Mhm. Byłeś. Ee... Znaczy ja już wiem, na jakim byłem najbardziej potrzebny. Najbardziej byłeś na, tego. Kryp, krypem na Facebooku, na jakim najdziwniejszym znaczy, obszarze najdziw, byłeś? Najdziw... No, myślę, że na takim najmniej oczywistym mhm. to byłoby ds.m.pl. Okay. To jest strona, która cały czas istnieje mhm. a, i nigdy w życiu wam jej nie pokaże, ponieważ natychmiast zostałbym tosa, ponieważ zaraz po wejściu, praktycznie po kliknięciu, wchodzę, tam się pojawiają nagie osoby, albo osoby robiące loda, albo inne rzeczy. I ja mam trochę kinkowe jakby upodobania, w związku z czym to było, wydawało mi się, że to jest miejsce dla mnie, ale to, było dla, to, to miejsce było mega krypne, dlatego, że to jak ludzie rozumieją BDSM, to jakby trzy sposoby rozumienia BDSM-u. Jedno, per będę twoim panem, nazywa nazwać, będę cię zał szmatą i będę wycierał tą podłogę i będę o, 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 okrutny albo ja potrzebuję ja potrzebuję kogoś, kto zrobi ze mnie absolutną kurwę. I Wiesz, tego typu narracje to jest obrzydliwe. Są dr jest druga grupa, która obejrzała 50 twarzy Greja albo przeczytała 50 twarzy Greja i ma fantazję i bardzo duży potencjał, żeby sobie zrobić krzywdę BDSM-em. I jest bardzo niewielka grupka, którą musi się wcisnąć między te dwie grupy, która faktycznie jest zainteresowana, wiesz, relacjami, w której istnieje jakiś kontrakt BDSM-owy, istnieją jakieś takie świadoma zgoda i, i wzajemne zrozumienie. I ten program mnie odepchnął tym, że ja nie chcę przebywać wśród ludzi, którzy będą się nazywać kurwami, i, i, i wiesz, i. Yy, nie, nie interesują mnie kobiety które szukają kogoś yy, żeby ktoś je zeszmacił albo yy, i tak samo nie interesują mnie oferty yy, czysto zarobkowe bo tam bardzo dużo domin było nie? Okay. więc to jest taki bardzo niefajne miejsce pod względem jeżeli ktoś ma absolutnie zero szacunku dla siebie to może wyglądać w takim miejscu i jeszcze sobie zrobić krzywdę i kiedyś mi się dało, że to może być sposób na to, żeby, żeby jakoś podążać za, 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 za kinkowymi rzeczami, ale, ale nigdy był... chyba nie byłem dość hardkorowy. Dobra, to, żeby... ale to inaczej. To, ty to rozważałeś jako portal randkowy? Taki na zasadzie sz do szukania partnerki? Partnerki, ale być może niekoniecznie do relacji okay. stricte romantycznej. Okej, okay. dobra. A... To, to z dziwnych rzeczy, okej. Okay. No to, to, to jest najdziwniejsze, nie bo jakby ja się chyba spotkałem raz z kobietą stamtąd i to było jakieś takie bardzo dziwne, chaotyczne i nie, nie zachęcające do powtarzania mm -hmm. doświadczenie, nie? A największą skuteczność, ja się najwięcej randek chyba w ogóle miałem z Tinder'a. Mm -hmm. Natomiast jakby. Nie no i największą, największą skuteczność to wydwoje mamy z no tym. Tak? No pewnie, że tak. Wiecie, to jest w ogóle. To jest, dla mnie to jest w ogóle super, bo ja nie wiem, czy ty czujesz, że my powinniśmy się wstydzić, że się poznaliśmy na Tinderze. No właśnie, ja zresztą. Bo y, mam koleżanki, które miały problem z tym, żeby szukać y, sobie partnera przez internet. I ja zawsze mówiłam o tym, że jakby... Dla mnie dowodem na to, że na każdym z portali, na który się zaloguję, będzie jakaś fajna osoba, jest to, że ja jestem tam. Nie, ale mówię całkiem serio. Skoro Nie, ja jestem. tam jestem, to znaczy, że inna osoba, która jest podobna do mnie, z którą ja bym się dogadała, też tam mogła trafić. Mhm. Bo skoro ja tam trafiłam, to taka osoba też tam mogła trafić. To jest rozsądne. I yy, wychodziłam z założenia, że okej, okay, to może oznaczać przekopanie się przez tysiąc, E, nie wiem, obejrzenie tysiąc kąt, czy cokolwiek innego, ale generalnie może tam być fajna osoba. Mm -hmm. to, jest, to jest jedna rzecz. I zawsze mówiłam e, o tym, że, że jakby warto, warto jest próbować różnymi ścieżkami i tyle, bo inaczej w sensie czasy, kiedy podchodziło się do obcej osoby w kawiarni, chyba troszeczkę przemijają i jak się jest w wieku 30 paru lat, to. To wąskie grono znajomych, znajomi, którzy już są w związkach, albo co gorsza, mają dzieci. I to jakby utrudnia po prostu znalezienie kogoś, kto jest solo. Plus tutaj, o wow Mary, jak ty mi teraz oczy otworzyłaś, widzisz? No? Natomiast. Jak sobie myślicie o tym, jacy ludzie są na Tinderze, to my byliśmy. Mogliście nas poznać jeszcze rok temu. No, a teraz już nie macie szans. A teraz już nie napierze. macie szans. No, w każdym razie, e, wydaje mi się, że e, jakby moje doświadczenie, ja, ja nawet na gronie kiedyś z kimś się umówiłem. A też grono? Pamiętam grono. Grono. Grono miałam bardzo krótko. A ja grono miałem długo, bo grono było takie troszeczkę bardziej ekskluzywne i zamknięte, bo trzeba było dostać zaproszenie. A, potem... a pamiętasz Google Plusa? Uf, uf, uf. No. Ten eksperyment trwał 12 dni i ten, Google Plus umarł. Ten Take Mary był super wholesome, widzisz? Aww. A w każdym razie e, dla mnie, wiecie, ja, 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 to, ja to powiem, bo mnie to zawsze bawi. Jedną z rzeczy, które ja dostaję jako hate, jako ludzi, którzy albo się chcą do mnie dopierdolić w komentarzach na YouTubie, albo na... Um, um, na Twitterze to jest to, że gruby nie poruchał, albo gruby nigdy baby nie tknął, nie? I. Um, ja powiem tak. Generalnie strasznie bawi mnie to w tym kontekście, że ludzie, którzy mówią takie rzeczy, nie zdają sobie sprawy z tego, jakie kryteria wyboru często mają jakby kobiety. I jak bardzo o ile, w, jak najbardziej, nie, nie, nie zrównujmy mnie źle, o ile moja otyłość jest problemem, to nie jest w połowie tak poważnym problemem, jak się ludziom wydaje, nie? Ale bo to są ludzie, którzy nie umieją sobie wyobrazić, że ludzie po sześćdziesiątce mają seks. Tak, tak. To myślę, że totalnie to są ci ludzie, którzy mówią na emeryturze to pewnie dwa razy do roku. A masa osób, które są po 70 roku życia, ma seks raz w tygodniu. Kamon, są na to badania, nie? Z ale... mi piąteczkę, tak. Artretyczna piąteczka. <grytetyczna> <grytetyczna> nie, no, ale mówię całkiem serio. Ci ludzie mają wąskie wyobrażenie tego, kto ma dostęp do seksu. Mhm. A dostęp do seksu, myślę, że największy problem z dostępem do seksu mają osoby niepełnosprawne. Myślę, myślę, że to jest faktycznie problematyczne. Ja myślę, że to właśnie. Ja myślę, że to troszkę. Za, to, 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 to co mówisz, troszkę zakłamuje szerszy obraz. Bo liczba facetów, którzy nie uprawiali w ciągu ostatniego roku seksu, w tym momencie dobija do 30%. Jakby to rozmawialiśmy ostatnio o, o ankiecie, o wow. wiesz? Więc... Liczba mężczyzn, którzy w ostatnim roku nie uprawiali seksu, dobija do 30%. Tak. I kobiet również kobiet 20 Chyba niecałe 20 z tego co pamiętam. Ale ale jest dużo. I to jest właśnie Tinder jest takim punktem w którym ta liczba zaczęła szczególnie dla facetów rosnąć. I e, myk jest taki że. Ja kinda rozumiem dlaczego część tych ludzi którzy a macie link do tej grafiki Jizzardo, bo ja nie wiem gdzie jej szukać w tej chwili. Ale jeżeli ktoś by mi zarzucił link, byłbym bardzo wdzięczny. A... Teraz więcej kobiet nie uprawia seksu. no. no widzicie, i a jakby deal jest taki, że masz bardzo dużo ludzi, którzy na przykład wykładają się przez to, że Tinder wcale nie jest prostą bramką do relacji do seksu. Ja bo, myślę, że nie ma żadnej prostej drogi do... Ale nie, nie, chodzi o, to, chodzi o to, że on jakby robi dodatkowy... Przez to co powiedziałaś o atrakcyjności, no już mi też może. Oczywiście. Przez to co, co, co mówiłaś o kwestii atrakcyjności tego suwania do... do, 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 do um, po obrazkach, bardzo często jakby nie masz w ogóle... Um, szansy zrobić tego, co miałabyś teoretycznie szansę na żywo, albo nawet na innych portalach rynkowych. Ja, ja uważam generalnie, że e, Tinder jest tylko narzędziem i to jak z niego korzystamy jest po części tylko zależne od algorytmu. Wiesz co, no tak. Bo ja na przykład miałam taką zasadę, że e, nie, daję, nie daję plusika na Tinderze facetom, którzy nie mają opisu i facetom, którzy mają zdjęcie w samochodzie. E, I trzecie, facetom, którzy mają zdjęcie z alkoholem. No nie. No to, to były moje zasady. To ta grafika, którą zarzuciliście. E, ta, ta, ta grafika, jest którą do 18, zarzuciliście... To 18, a tu była informacja, że do 21 to się osiem 28% i 18%. Ja nie wiem, czy... Jeżeli macie jakąś nowszą, to to, to zarzućcie. No tutaj jest 28% i 18%, nie? E, jeżeli wrzucić, poczekaj. To... To jest poniżej 35 roku życia, ale do 21 roku Tak, i rozumiem, że faceci 19% kobiety 23%. Tak? No wrzućmy na, na ekran, tak? Czyli, czyli faceci 19% kobiety 23%. Nie? i to jest przed, przed 35 rokiem życia. E, ogólnie jakby mówi się, że milenialsy to jest pokolenie przegrywów, a, którzy... To my? E, tak którzy jako pierwsze pokolenie uprawiają mniej seksu niż e, jakby ich rodzice. To jest w ogóle trend. Milenialsi robią mniej niż ich rodzice, to w ogóle jest... Zarabiają mniej, posiadają mniej, uprawiają mniej, Wszystkiego mniej po prostu, nie? E, Ale mają więcej problemów psychicznych. Jak, jak uprawiać seks mieszkając razem ze starymi? Ja bym powiedział tak, Rezarus jest na to kategoria na PornHubie. Eee. Czy znaczy ja myślę, że to bardzo zależy od tego, jakich się ma starych, jaki ma się budżet, jakby jest wiele czynników. Eee, natomiast eee, ja, ja eee, powiem w ten sposób, że. Naprawdę jest na to kategoria. Czy znaczy jest oczywiście step moms, step step dads. Eee, eee, poczekaj, do tego zaraz, bo, bo nie, nie mieszajmy tematów. Zostańmy na razie przy seksie i przy tego. Ja wiem w ogóle. Miał być romantycznie, czemu nie rozmawiamy o naszym, nie wiem, wymarzonych wakacjach, nie wiem, na plaży. Słuchajcie, ja wam, ja wam powiem oczka. tak, żebym mógł się oświadczyć, muszę nie, 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 zabrać ją w bardzo specyficzne miejsce. W związku z czym bardzo potrzebuję od Was donate'ów i wsparcia na patronajcie, żeby nie było stać. No, w każdym razie ee, w każdym razie. Jak często Artur kupuje? Czy możemy liczbyacy? się skupić na razie? Czy tam tak, ja wiem, ja wiem. Eee, natomiast eee, szybciej fugi umyjesz, czy to. Jezus, <gorszy> <gorszy> Kiedy własny czat cię dysuje po prostu. O nie! No Najwyżej będziemy żyć w konkubinacie, jak nas nie będzie stać na moje marzenia. W smutnym konkubinacie. E, no, w każdym razie, jakby jeżeli chodzi o portale randkowe, to ja myślę, że e, e, jakby tutaj, tutaj zrobię, da, da, dam kredyt tam, gdzie kredyt jest należny. Smokey zarzuciła film, który, który powoli miele i oglądam, trwa półtorej godziny i nie chcę mi się go oglądać na raz. A co to jest za film? Odnośnie tego, czy da się z um, randkowych, um, z tych podrywowych trików, których używają specjaliści od podrywu. Wyciągnąć jakieś takie ogólne, pozytywne rzeczy, które nie są zjebstwem i jedna, pomagają w nawiązywaniu kontaktów, nie? I po, po, tak, pomagają. na przykład uśmiechaj się. Albo y, na Bądź przykład... Bądź Nie zakładaj... Y, nie zaczynając rozmowę, nie zakładaj tego, jaki będzie jej koniec. To jest... Okay. Albo jeżeli masz... I nie, nie, nie odgrywaj wszystkich scenariuszy, które się zadzieją... Zanim w ogóle zagadasz do kogoś, nie? Ja chyba jedną z ważniejszych rzeczy, jakie, bo oczywiście w momencie, kiedy gdzieś tam rozglądałam się za potencjalnym partnerem, to sobie różne takie afirmujące, afirmujące filmiki oglądałam, i trafiłam na kanale jednej dziewczyny na coś takiego, że żeby chodzić na randki z nastawieniem, że poznaje się ciekawą osobę. I to było dla mnie bardzo ważne. Na taki, I ona te, też powiedziała, jakby nastaw się na to, że pójdziesz na 100 nieudanych randek. Nie nastawiaj się na to, że pójdziesz na randkę i to będzie... Ten wymarzony facet, nie? No więc... I to daje takie przeświadczenie, że nie warto odmawiać pójścia na, na spotkanie i poznania kogoś, po prostu wypijesz kawę i, i będzie w porządku. Jak się okaże, że ta osoba jest ciekawa, to pójdziesz na kolejną rozmowę, albo na przykład przegadasz z kimś 7 godzin, idąc w stronę metra i umierając. Eee, od, tak. Odpadających do znaczy, okay. nie było. Ja, ja chcę tu akurat tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz o naszej rance zanim przejdę do tego, co chciałem powiedzieć, bo tutaj powiedziałaś mi jedną rzecz. I dla mnie to był. To, to jest taka rzecz, która w tej naszej pierwszej randce była momentem kryzysu. Jak my przeszliśmy naprawdę kawałze, to bo nie wiem, z 8-10 km jak przeszliśmy. nie? 7 godzin szliśmy. kamon, żeśmy się zatrzymali. No ale zatrzymali. się zatrzymywali. No dobra, ale chodzi mi o to, że przeszliśmy długą odległość. nie pod koniec tego spaceru zaczęły mocno plecy wysiadać. I jak. I. i... Po prostu już moje plecy powiedziały dość, nie? Powiedziały, sorry, gościu, ty, ty nie zostajesz zbudowany do chodzenia, co ty wyprawiasz, nie? Od tego są tramwaje, metro i Ubery, co ty robisz? I ja czułem olbrzymi wstyd w związku z tym, że ja pod koniec tego powiedziałem, że muszę się zatrzymać i że, że, że nie, nie, nie pójdę dalej, bo nie dam rady. I my, my żeśmy się zatrzymali pod tym SGGW, a ja już na mówię Na stacji benzynowej. Na stacji benzynowej. O czwartej rano, nie? I ja się bardzo bałem, że to, że ja się, że ja pękłem w tym momencie będzie takim odcięciem, nie takim końcem. Oceniłeś mnie na taką księżniczkę, jak ci robi test, masz nie, to dość, była... jak dojdziesz do kabat, to dopiero masz szansę jakby. To, to była moja. To były moje kompleksy, nie? Okej. Okay. I. Uh... To jest troszeczkę tak, że ja się, ja się bardzo bałem tego i ja miałem bardzo dużo ulgi w związku z tym, jak ty się zachowałaś i jak ty byłaś cool. A co cool. ja powiedziałam? Po prostu zatrzymaliśmy się, pogadaliśmy, yy, potem jakby... W, w, Zjedliśmy coś, bo tak. poczekaliśmy aż stacja benzynowa się otworzy, bo była zamknięta. Jakby stacja benzynowa miała przerwę, nie? Na zasadzie godzinną przerwę. Tak. I myśmy przyszli, stacja benzynowa była zamknięta. Więc A my już tak dołował, że ja już nie żyłem, nie? Tak. I żeśmy kupili coś do picia słodkiego, jakiegoś batonika. Tak. I zawezwałeś rydwan zwany Uberem. Tak. tak. I jakby. I jeszcze muszki były. I... O bardzo dużo. E, i, I był nieprzyjemny pijany pan na tego. Tak. No. W każdym razie to była taka moja obawa, ale to, ja chcę o tym powiedzieć, dlatego że to był taki moment pod tytułem: okej, okay, ja. Um, Czułem się troszkę jakby słaby i od, od, odsłonięty i bałem się, że to mi pogrzebie jakiekolwiek szanse. Z kobietą, z którą gadałem, kurwa, 8 godzin, nie? I... O nie, to by było straszne, jakby jednak moja otyłość weszła jakby, weszła, weszła między, między szansę, jakby eksplorowania czegoś tego. I my, e, na szczęście nie, nie, nie weszła, my troszeczkę przez pierwsze dwa tygodnie żeśmy bardzo głupkowali, spotykali się kiedy tylko mogli, mieli wątpliwości i w ogóle było dużo e, jakby krążenia i wąchania się i niepewności ale jakby jak wyszliśmy e, poza to no to tak jak ten kot jakby już było oczywiste, że że, się dost, że usiądzie nie? Ja, mam, ja, mam dobry, ja mam dobry dobry koci e, kocioł ciekawostka tak, stacja przez ggw ta przy pętli autobusowej, dokładnie tak tak, tak było. Ale, ale kocie, ciekawostka tylko za punkty kanału. Tak. Dobra. W każdym razie ja chciałem powiedzieć, że... Bo zacząłem od tego, że ile osób patrzy na mnie i mówi o, bo ten grubas to sobie nie poruchał i w ogóle nie. Chciałem powiedzieć, ja zanim byłem... Zanim dotarłem do punktu, w którym byłem otyły, ja byłem przez dużą część... Zaraz będzie kotkofak, bo były tego. Tak, Byłem przez dużą część, jakby, duży. Ja w ogóle mam problemy z własnym wizerunkiem, bo ja byłem przekonany, że jestem bardzo gruby na długo przed tym, zanim byłem bardzo gruby. Dłuższa historia, ale ja na etapie, na którym dobiłem do 30 roku życia, to jest mam 35 lat, ja miałem 13 partnerek seksualnych i więcej osób, z którymi się spotykałem przez chwilę. Ja w ogóle nie byłem w stanie zbudować. Uh, jakby długiego, bardziej stabilnego związku, ale byłem bardzo dobry w jakby tworzenie relacji, um, tworzenie Pozdrawiam relacji. Pozdrawiam was tak, pięknie, łącznie traci, z kotem. Szmuko, dzięki Ci za, Dzięki Ci za suba. Uh, I myślę, że z jednej strony ludzie mogą patrzeć i ile, z drugiej strony ja mogę wam powiedzieć, że jak dobiłem do 30 i zobaczyłem, że ta liczba jest dwucyfrowa, to powiedziałem sobie: Wiesz, co stary, chyba coś robisz źle, bo chyba nie realizujesz tych celi, które twierdzisz, że chcesz realizować, tylko po prostu się podpierasz tym, że jakby jesteś atrakcyjny dla kobiet i tyle, i jakby czerpiesz z tego, że kobiety cię um, dają ci tę informację zwrotną. Ale trzecia strona tego jest taka, że słyszę. Dużo facetów, którzy są fizycznie w lepszej sytuacji ode mnie, i oni mówią, że jakby teraz to jest w ogóle trudno znaleźć partnerkę, i trudno. Um, i że kobiety to w ogóle tylko właśnie hipergamia, górne 20%, w ogóle, jeżeli nie jesteś czadem, to to, to nie I myślę sobie, nie chłopaki, daliście się w chuj oszukać. Wszystko polega na tym, żeby podejść do drugiej osoby z ciekawością i szacunkiem, i autentycznie jesteście w stanie, w, nawet w najgorszym. Ja autentycznie wyrwałem kiedyś koleżankę ze studiów, proponując jej randkę, będą... śmierdząc spirytusem po całej nocy, e, jakby biby, e, gdzie dzień wcześniej kumpel miał. Uh, urodziny, a to byli kumple, którzy, którzy uważali, że wódka jest za droga, nie? I mieli dostęp do Polmosu. Uh, i ja, ja, byłem nieświeży, cuchnący, średnio i powiedziałem, Hej, chcesz pójść na randkę? Na przystanku tramwajowym kurwa w środku miasta, kompletnie z w dupy. I randkę, I tak, i miałem obodzi? randkę, nie? I, taj, i, <laughs> i, I ja tak sobie myślę, że szacunek, ciekawość i najwyżej się spierdoli, a w moim całym randko, randkowaniu na Tinderze, na na na, I love you, na wszystkim praktycznie tego odrzucenia też było dużo i jakby to też jest taka troszeczkę dobrą radą, którą dzisiaj usłyszałem właśnie w tym filmie, jest to, że, jeżeli, że na etapie, na którym odrzucenie zaczyna cię przytłaczać wyciągnij wtyczkę, nie? wyjdź z tego daj sobie czas, żeby odpocząć i, jakby wróć, kiedy to nie będzie ci miażdżyło psychiki. Ale ja wiem liczbę sukcesów, która dla ludzi jest już duża i z perspektywy wielu osób, jakby myślę, żyjących normalnie w naszym kraju, będzie duża. Ale jednocześnie za tym szła duża ilość odrzucenia i te rzeczy po prostu dają mój dzisiejszy obraz. I. Jedynym sposobem na to, żeby przekrać, jest nie próbować i nie myć się. <głos> 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 Dziękuję za to rozładowanie sytuacji na sam koniec. Zgadzam się, nie myć się jest straszne. E miałem więcej prób wejścia w związek niż partnerek seksualnych? Tak. Tak. Ja nie chcę wchodzić specjalnie w szczegóły, ale byłem przez dłuższą chwilę z osobą, z którą w ogóle nie miałem relacji seksualnych. byłem ponad rok to nie był problem, nie? Bo wiecie, tak jak pigłkarze mówią, że e, że o, bo faceci to szukają prawdziwej miłości, a kobiety to tylko hipergamia. Nie, faceci nie rozumieją, jak działa ta prawdziwa miłość e, i myślę, że dużo facetów zweryfikowałoby to, czy aby na pewno szukają prawdziwej miłości, gdyby przez rok, czy półtora byli z kimś, z kim nie uprawiają seksu jestem bardzo ciekaw jakby tego, jakby ta ich prawdziwa, prawdziwa miłość zadziałała. Bo to była jedna z osób, które, które jakby bardzo ukształtowały moje życie. To jest osoba, za którą absolutnie nie wiem. W tym momencie, jakby jestem w najszczęśliwszym związku w moim życiu. Mogę to powiedzieć bez żadnego a, jakby problemu. <laughs> Ale Dzięki ja, i ten kość. Ale, ale jednocześnie jest tak, że, że ta osoba też w pewien sposób mnie ukształtowała i też dała mi perspektywę na pewne rzeczy. Dała mi chociażby cierpliwość. Bo to nie jest tak, że, że ona, ona odmawiała mi seksu, ponieważ wiedziała, że seks jest walutą. I tylko ona po prostu nie była gotowa. I nawet mimo tego, że byliśmy w później dwudziestce, ona nie była gotowa i koniec i miała do tego pełne prawo. Moim wyborem było to, czy chcę z nią zostać czy nie, nie, Czy chcę z nią być, czy chcę jakby czy wszystkie inne rzeczy, które z nią robię, są warte tego, żeby tej rzeczy, którą być może potrzebuję, żeby tą rzecz załatwiać sobie prywatnie po prostu, wiecie, jeden na jeden ja i komputer i koniec. A potem się dostaje od kurwa nigeryjskiego księcia informację o tym, że on nagrał mnie na kamerze i, musi, i muszę zapłacić w krypto, żeby nie wypuścił tego do wszystkich moich znajomych na Facebooku. Okay. To jest taka forma spamu, która teraz istnieje. Dobrze. Dobra, ale ja się rozgadałem, czy? Tak. E, więc. E... Teraz przerywnik na Kotkofakt. Tak. Kotkofakt będzie o tym właśnie słodkim, cudnym kotku, który ostatnio był super, super ekstra słodki. I wchodził do miski, która leżała w łazience na podłodze, i sobie w tej misce leżał. I wyobraźcie sobie tego słodkiego kotka zwiniętego w takiego precelka, którym tylko główka wystaje z miski, i wygląda super słodko. I w tej misce były brudne ścierki, i on na tych, miska, na tych ścierkach leżał. I tak jak je wrzucałam do prania, to sobie pomyślałam, że pachną trochę kocim moczem, ale przecież pewnie dlatego, że kot na nich spał, na pewno nie dlatego, że na nie nasikał. I kiedy dzisiaj czyściłam kuwetę, to kot wszedł do zupełnie pustej miski i do niej nasiusiał, w związku z czym on jest Te, taki słodki się tylko patrząc z wyglądu. oczy i widząc jak Mary czyści kuwetę, tak? ja tak? tu sprzątam kuwetę, wygrzebuję to co w tej kuwecie się znajduje, a ten mały skurczybyk wziął i nasikał do miski. Ładnie to tak? Piszkopcie? kopcie. skleba mam potrzebę powiedzieć, że Marysinka ma przecudowny głos. No dobrze, to zadaj mi jakieś pytanie, żebym mogła wrócić do w ogóle tak. tematyki. Uh. Ja w ogóle y, chciałam się odnieść do jednej z rzeczy, które widziałam y, na czacie. Ja uważam, że wygląd naprawdę jest y, rzeczą, która ma niewielkie znaczenie. Bo każdy ma kompleksy. W sensie najładniejsza dziewczyna i najprzystojniejszy facet. Praktycznie prawie wszyscy ludzie mają jakieś kompleksy i zawsze jest coś, co człowiek chciałby poprawić. Nie mi się. A mam ludzi, którzy, których ja oceniam, na przykład w moich kategoriach atrakcyjności jako zupełnie nieatrakcyjnych, mających partnerów i partnerki. Także. Nie, nie mogę się nie, garbi nie garbić, siostra. Bo bardzo bym się chciała nie garbić, ale jak mam trzymać kotka i się nie garbić? Już się nie garbię. A... On no, tak słodko wygląda. Także, także ja na przykład y, uważam, że, że wygląd naprawdę jakby w tych wszystkich podbojach to jest rzecz drugorzędna. Nie? Ja na przykład miałam taką fajną randkę z Tindera, gdzie był taki chłopak, który był zachwycająco ładny. Mhm. I poszłam z nim na spacer i byłam. O Jezu, po prostu byłam tak zesrana, jak, jak fajnie będzie i w ogóle i w szczególe. I okazało się, że koleś jest po prostu nieciekawy. I poszliśmy na spacer. Spacer trwał godzinę i nie było o czym gadać. To było jak rozmawianie o pogodzie. Każdy temat, który chciałam się w niego zagłębić w jakikolwiek sposób, po prostu. No, odwaliliśmy taki godzinny smoltok, nie? Jak z człowiekiem w windzie. O, a jakie są twoje wymarzone wakacje? Mmm, chętnie pojechałbym gdzieś tam. A dlaczego? Bo tam jest ładna pogoda, nie? Po prostu, kuźwa, facet był bardzo przystojny, tylko ja wiedziałam, że nie ma w ogóle najmniejszego sensu, żeby pójść z nim na jeszcze jedno spotkanie, bo było przeraźliwie nudno. Mm. Także... Ja mam tyle kompleksów, że nie jestem w stanie czuć się przy kimś yy, komfortowo, szczególnie przy kimś, kto jest dla mnie atrakcyjny, przez to ciągłe porównywanie się z nim. Ale to, wiesz, to dobrą, dobrym sposobem na przełamywanie takich rzeczy jest tak, tak, jak mówiliśmy wcześniej, nie rób założeń. Dokładnie. A jeżeli masz ogólnie problemy z anxiety, to zacznij od, wiesz, idź do najbliższego centrum handlowego i zapytać dziesięciu losowych osób, gdzie jest sklep, nie wiem, gdzie jest Empik, albo gdzie... Gdzie jest home and you albo gdzie jest cokolwiek innego, czego szukasz, żeby po prostu zadać to pytanie. Z, mo z mojej perspektywy jest tak, że jakby to takie założenie muszę pójść na 100 fatalnych randek po to, żeby pójść na jedną dobrą. Jest bardzo dobrym założeniem, bo po pierwsze, człowiek się od razu godzi na to, że może nie być fajnie, a po drugie, że musi też nabyć pewnych umiejętności związanych z randkowaniem. Ja na przykład wychodziłam z założenia, że jeżeli ktoś mnie zaprosi, to ja po prostu idę na spacer. Nie? Mm -hmm. I spacer jest w ogóle moim zdaniem fajną formą randki, bo można porozmawiać, można też, nie wiem, no nie, trzeba, nie trzeba siedzieć w, w kawiarni, gdzie są ludzie dookoła, gdzie człowiek się czuje skrępowany w ogóle. <laughs> jako dziewczyna, której się robią fałdki na brzuchu, też wolę unikać siedzenia na randkach. Ale przede wszystkim chodzi mi przede wszystkim o to, żeby pójść i nauczyć się tego, jak się rozmawia z ludźmi. Bo w którymś momencie już człowiek wie, jakie pytania warto zadawać, jakich pytań nie warto zadawać. To, to, to jest jakaś umiejętność, nie? Że, że jednak ta rozmowa ma prowadzić do tego, że się poznacie, a nie do tego, żeby na przykład się dobrze samemu zaprezentować. No, ja. Jeżeli, jeżeli chodzi o złe randki, to powiem w ten sposób. A... Dziewczyna przedszkolanka, z którą się spotkałem, już w Warszawie będąc, nie odpowiadała na żadne moje pytanie. Ale za to opowiedziała mi całą grę o Tron, która się toczy w jej przedszkolu. Wszystkie po prostu całą, znałem całą dynamikę, nie. Po prostu mógłbym wycie łańcuchy powiązań między tego spiskowcami stworzyć i to było dla mnie fascynujące zjawisko, dlatego, że ta osoba po prostu odpowiadała jednym słowem na jakiekolwiek pytanie dotyczące jej na przykład, mhm. po czym przełączała się w tryb opowiadania o rzeczach, które robią dzieci. Też. Okay. też no i, ja... I to było strasznie jakby takie na zasadzie jak teraz zacznę w nią rzucać orzeszkami, to ona zareaguje, czy dalej będzie po prostu mówić o tym, co dzieci w szkole robią, nie? No, ja miałam tak, że ja na przykład miałam takie swoje pytania, które starałam się zadać na każdej randce, nie? Takie standardowe pytania, na przykład jakie cechy w sobie lubisz? Bo dla mnie to było ważne, żeby, żeby spotkać osobę, która jest na tyle introspektywna, żeby być w stanie powiedzieć coś, coś o sobie. Nie? I i, a, a jakich cech w sobie nie lubisz? Nie? Jeżeli ktoś umie na to odpowiedzieć, to dla mnie to jest jakaś taka informacja, że e, umie siebie docenić, że wie, jakie są jej mocne i słabe strony. I może takie pytania brzmiały czasami sztucznie, ale były osoby, które naprawdę nie umiały odpowiedzieć na pytanie, co w sobie lubię. Nie? I dla mnie na przykład to już była jakaś taka lampka ostrzegawcza, że jeżeli człowiek nie jest w stanie powiedzieć, co, sobie, co w sobie lubi, to albo sobie nigdy nie zadał tego pytania, albo ma bardzo poważne problemy z e, samooceną. Nie? I, I jakby dzięki temu, że na tych randkach, no, na, że na te randki chodziłam, miałam możliwość... Ale widzisz, to jest... Szabrowny kucyk mówi dobrą rzecz. Wiesz, że to byłoby odebrane jako shit test e, przez pigułkowców. To znaczy, że e, faceci, e, znaczy ci, ci, którzy wierzą w tam w red Pill i w ogóle te inne bzdury. E, oni uważają, że ty już testujesz faceta, więc zadając takie pytanie, więc to wykracza poza obszar e, jakby uczciwej relacji, się manipulacją swojej Ale ja strony. nie wierzę w to, że pierwsza rozmowa jest jakaś super swobodna. Ona może stać się super swobodna, ale generalnie ona ma służyć odpowiedzi na bardzo proste pytanie. Czy warto jest iść na drugie spotkanie? I jeżeli ja podczas rozmowy z super fajnie przystojnym chłopakiem przez cały czas prowadziłam small talk, to to już samo w sobie było odpowiedzią na to, że nie pójdę z nim na drugą rozmowę. I to była bardzo przyzwoita rozmowa. Byłam kiedyś na takiej randce, gdzie z chłopakiem rozmawialiśmy na różne tematy związane powiedzmy w okolicach polityki. I to była bardzo ciekawa rozmowa. Tylko nie wiem, no, no nie było chęci po obu stronach, żeby pójść na kolejne spotkanie, nie? Bo nie, nie ma takich ścisłych warunków, które trzeba spełnić, ale warto jest nauczyć się po prostu takiego randkowania i tego, żeby zadawać pytania otwarte, a nie zamknięte, żeby dopytywać tematy. Jest taka bardzo fajna zasada, że bierze się. Fragment czyjejś wypowiedzi i się dopytuje, nie wiem, jak się zapytam, jaki jest twój ulubiony serial, ty mówisz, o trudno mi się zdecydować, ale lubię ten i widziałem tamten, o a co ci się podobało w tym serialu, nie? O ja tego nie widziałam, co możesz mi w nim polecić, nie? jakby Mój ulubiony że... serial to Flash, co mi się w podobało? Flash. A dlaczego? Bo jest szybki. Co jeszcze lubisz szybkiego, skarbie Szybkie zwierzęta i wolne dzieci. O Jezus, Widziałeś, Maria! Przepraszam, ten fragment <grym> <grym> Family Gaja. Nie, bo Famili Gaj jest zjebany, ale to jest dobre. Famili Gaja <grym> oglądał taki program telewizyjny, który się nazywał Fastanie osmo, Slow, slow i było o zwierzętach, które gonią takie dzieci, <grym> które się przewracają. <grym> nie kurwa. Nieważne. Przepraszam. E... Czy coś mam jeszcze dodać? Ja, chci ja chciałem coś dodać. A dobrze. Tam na czacie się przewinęło e, pytanie, że e, jak mówiłem o, o przedszkolance, że, że, że powiedział, że ktoś powiedział, że a może ona, może ona żyła swoją pracą i nie miała nic do powiedzenia poza tą pracą, nie? I ja myślę, że to jest, że to, to jakby prowadzi do bardzo. Um, jednej ważnej myśli, to znaczy, jeżeli się stresujecie na randce, to pamiętajcie, druga strona też. <gry> I a, jakby moja ocena, jakby też tej przedszkolanki, w sensie to jest to, totalnie prawdopodobne, że ta dziewczyna się po prostu stresowała, że ona jakby znajdowała komfort w mówieniu o rzeczach, które zna, i czuła się bardzo niekomfortowo rozmawiając z tego, jest bardzo możliwe, nie? to jest jakby spoko. Tyle tylko. Że nie musimy nie pociągać cudzy dyskomfort i myślę, czy, czy, czy cudza wstydliwość. I jeżeli ktoś krępuje się rozmawiać z drugą osobą w sposób, gdzie obie osoby są zaangażowane, to niezależnie, czy tą osobą, która nudzi, jest facet, czy kobieta, rezultat prawdopodobnie będzie ten, ten sam. Druga strona nie będzie chciała powtórki. To ja myślę sobie tak, że z jednej strony, znaczy, że jak najbardziej masz rację, e, uważam też, że może być tak, że ta kobieta nauczy się tego, że nie powinnam rozmawiać cały czas o, swoich, e, o swojej pracy. A trzecia rzecz jest taka, że może spotkać kogoś, kto uzna, że to jest urocze i że to jest fascynujące, że ona jest tak za, wkręcona w swoją pracę, nie? Bo to też jest troszeczkę tak, że to, że nie wiem. Już wracając do tej, tej samej historii, ten, ten chłopak przystojny się interesował starymi samochodami, nie? On miał pasję. To nie jest tak, że był człowiekiem pozbawionym pasji. Tylko po prostu nie byliśmy w stanie znaleźć czegoś, co by nas łączyło, o czym warto by było porozmawiać. I jestem przekonana, że on znajdzie sobie dziewczyny, dla której stare samochody będą, nie wiem, imponujące. Jakby, że każda osoba ma w sobie coś takiego, co przyciąga jakąś inną osobę, tylko jak się nie próbuje to się takich osób nie znajduje ja... I, i, i to jest klucz. Ja myślę, że tu warto powiedzieć o nas, w sensie... Eee... Jak, jakie sekrety chcesz? Nie, pokazać? nie, chcę, chcę powiedzieć o rzeczach, które jakby poniekąd są Obydwoje tego... my kochamy jednorożce, ja trochę bardziej, ale Artur też kocha, za to Artur lubi cicza. a ja też lubię Stitcha, nie? W sensie, ohana, i te sprawy. Także są rzeczy, które nas W każdym łączy. razie, to co chciałem powiedzieć, to jest to, że ty musisz wykazywać się pewną dozą jakby, nie wiem, akceptacja to chyba za mało. Pewną dozą, mimo wszystko, entuzjazmu wobec mojego nerdzenia o, nie wiem, Marvelu. Ponieważ inaczej straciłabyś poczytalność, gdzie ja, gdzie ja się, nie wiem, rozgadywałem o, o Spider-Manie i o tym, że. O, ta postać z tego tutaj, tego. Ja wiem, że, że, że to się do ciebie w pewnym momencie zmienia. W... W... W słyszę tylko szum, albo tą małpkę z tymi e, talerzami, która tłucze i w sumie tego, ale ja, ja do tego wracam, nie? Ja, ja mam swoje takie rzeczy, gdzie jak. Po, po, pozwolisz mi mówić o jakimś temacie, to ja będę o nim mówił i ty, jeżeli nie mieści się to w przestrzeni tego, co, co, co jest dla ciebie okej, okay, to byśmy bardzo szybko się nie. Um, jakby byśmy się bardzo szybko rozpadli, bo po prostu bym cię zamęczył, nie? I tak samo. Zostałeś sporo plusów ode mnie podczas tego spotkania, bo ja na przykład jestem. Ale ja mówię już o trochę późniejszym okay. momencie, nie? Ja mówię nie, o tym. E, proszę. Ja mówię o tym, że tak samo jak ty mówisz, jak ty się czasem, czas, czas, czasem sprawdzasz, czy. Ja wiem, że ty nic nie wiesz o kwiatkach, ale je uwielbiam. Nie ja wiem. Tak, spoko, Ja się bardzo cieszę, że je uwielbiasz, nie? Ale mógłbym być jakby typem faceta, który będzie kurwa, już daj, że spokój. Mam za dużo tych kwiatów. Weź się, weź się, weź się. Zacznijmy mi rzucać z balkonów, sąsiadów, bo tą skodę, której nikt nie chce kurwa usunąć, nie? I jakby to by nam bardzo poważnie szkodziło, więc jakby, tak jak ty powiedziałeś o gościu, który był za, za, wkręcony w, 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 w stare, samochody. stare samochody, to moje nerdzenie o, o, jakby Marvelu się mieści w twoich jakby obszarze akceptacji a stare samochody już niekoniecznie nie i ten człowiek może mieć pasję, ale po prostu nie, nie, nie działa nie, nie? nie działa. Ja myślę, że, ja myślę, że to też się mm... Brało z tego, że było sporo tematów, które nas łączyło, mhm. a z tamtym chłopakiem nie było żadnych tematów, które nas łączyły. Nie? Jakby szukałam i szukałam i szukałam i po prostu odbijałam się na każdym etapie. A jednak tam padło takie pytanie wcześniej, żebym ja opowiedziała o perspektywie mojej na nasze pierwsze spotkanie. Mhm. No, ja jestem bardzo ciekaw. Ja, ja, nie, wiem, ja, ja nie wiem, czy się kiedyś opowiadałam. Na pewno byłam zaskoczona, bo byłeś większy niż myślałam, że uh -huh. będziesz. E, I czułam się mocno skrępowana podczas tej części, kiedy chodziliśmy po polu bokotowskim. Czułam uh -huh. się spięta mocno, e, ale słyszałam, że jakby jest. E, jest okej, okay, nie? Na takiej zasadzie, że nie nudzimy się w tej rozmowie, że czujemy się swobodnie. I chyba przełomowe w tym spotkaniu było to, jak powiedziałam, że muszę lecieć i, i w sumie to ostatnie metro i, i pomyślałam sobie, a huc, sprawdźmy, albo odprowadź mnie na piechotę na kabaty i ty podjąłeś, te, podjąłeś te, to wyzwanie. Optimale, no. I to mocno mnie uspokoiło, mm -hmm. Nie? bo to pokazało, że jakby ty jesteś zainteresowany że to, że na początku ja byłam trochę spięta, to będzie czas, żeby po prostu przejść przez to miejsce spięcia i zobaczyć, mm -hmm. że jednak dwie godziny spaceru po parku to jest co innego niż podróż w nieznane z drugą osobą i bez mapy, nie? I picie ze stacji benzynowej. Tak, i picie jakiegoś dziwnego to napoju. To były fanty chyba wtedy. Ja nie wiem co to było. To był kruszony lód. Fanty z, z kruszonym styfem. lodem wydaje Okropne mi się. Okropne to było, ale było miało y i z naszego pierwszego spotkania. O, Karoline za, zachwyca się naszymi włosami. Tak, spotkania cie, Z naszego pierwszego spotkania wyniosłam e, przeświadczenie, że dziwnie chodzisz. Tak, dopiero potem, dopiero w sumie niedawno Mary dowiedziała się dlaczego i to jest... E, zdradzę wam ten sekret. Myślę, że to jest mój sekret do zdradzenia bardziej niż twój, <laughs> więc tego. E, jakby ja jestem osobą, która ma e, dość długi tors. Krótkie nogi. I Mary, która jest o głowy ode mnie niższa, jak się położyliśmy i zetknęliśmy się w biodrach, to mamy tej samej długości nogi. Tak. <grafię> Więc... i, I Artur po prostu dziwnie chodził, nie? Jakby tak dreptał. <grafię> I jak szliśmy, ja cały czas się zostawiałam. <grafię> Czemu on nie stawia większych kroków? On tak drepcze, czemu idzie tak wolno? Nie. Miałam bardzo dużą rozkminę na temat sposobu chodzenia i jednocześnie takie wątpliwości na zasadzie, ja jestem piechurem, ja absolutnie uwielbiam chodzić i ta wizja tego, że będę <grym> żyła swoim krokiem marszowym, a Artur będzie za mną dreptać, e, była dziwna, tak. Mm. Ale nie, ale mówię, no, wytrwałość na pewno i to, że jakby jak wyszliśmy z magicznego kręgu pól bokotowskich i zaczęliśmy wspólną podróż, to tak, no to, to była jedna rzecz. Druga rzecz to było to, że, że też Artur mi powiedział o swojej depresji. Hmm? Dzięki czemu ja się czułam swobodnie w tym, żeby powiedzieć o moich problemach. I gdzieś uważałam, że to jest bardzo uczciwe na początku podzielić się. E, kiedy już czułam, że ta rozmowa się klei, jest fajnie i, i spotkałam naprawdę fajną osobę, żeby się podzielić gdzieś moimi wyzwaniami życiowymi i zweryfikować, jak to zostanie odebrane, nie? Mhm. Bo, e, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że. No, na przykład, nie każdy chce się spotykać, nie wiem, ma siłę, żeby spotykać się z kimś de z depresją, i tak samo nie każdy ma siłę, żeby spotykać się z kimś, kto ma takie problemy jak ja, nie? Także gdzieś była to taka weryfikacja, czy umiemy o tym gadać, czy też fajne było dla mnie bardzo to, że Artur chodził na terapię. Mhm. To było mocno czuć, bo ja chodziłam na terapię, więc gdzieś mam pewne kompetencje stamtąd wyniesione, i no i ty też, nie? Mhm. I to było strasznie fajne. Grze. I bardzo się cieszyłam, jak żeśmy dotarli na TSGW, że wzięliśmy ubera, bo też już umierała mnie. <laughs> <laughs> już zymyślałam, kuźwa, już się rano zrobiło, już jest jasno. Było... Nie, już jest jasno. Już koleżanka zdążyła na mnie wysłać 10 wiadomości na, na Facebooku, czy mnie nie ukradli i nie porwali, bo nie wracam z randki. <laughs> no. A Jakby uważasz, że. Ale dziwne komentarze się pojawiają. No to... Tak, ja widziałem, widziałem, widziałem. właśnie. Damian, wito, nie idź w tę stronę. Nie idź w tę stronę. A Jakby, czy uważasz, że danie drugiej osoby przestrzeni na to, żeby się wycofała z randki jest dobre? W sensie, nie wiem, stworzenie takiej sytuacji, że no, o, nie wiem, gdybym ci powiedział, słuchaj no, Teoretycznie mam się spotkać ze znajomymi niedługo, ale to takie nieformalne spotkanie, więc. Odpowiedziałabym, o czwartej nad ranem? <laughs> tak, ja u nich nocuję, mieszkam, mieszkam jestem trolem po prostu. Nie Mieszkasz no. pod mostem, tak? Pobierasz opłaty. Dokładnie drogowe. tak. Dokładnie. No nie, ale czy myślę, że to jest wa ważne w ogóle w tego, żeby. Jakby nie czuć, żeby zbudować też tą przestrzeń do tego, żeby nie tkwić w niekomfortowej Bo ja mam takie teraz, siedzi mi w głowie bardzo niekomfortowa randka, która ja już wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Ale... Słuchaj, ja, ja byłam na jednej randce, na której wiedziałam od samego początku, że nic z tego nie będzie. Nie, bo koleś się spóźnił. Kupiłam mu piwo. On się spóźnił. Uznałam go tylko dlatego, że miał. Koszulkę e, czerwoną, bo powiedział, że będzie w czerwonej koszulce, bo miał tak przekłamane zdjęcie, żebym go inaczej nie poznała. Więc to był koszmar, i tak poszłam z nim na spacer. Posłuchałam się, jakim jest człowiekiem. Od samego początku wiedziałam, że mogłam się po prostu odwrócić napięcia, ale powiedziałam sobie, nie, cholera, idę, poznam, poznam tego człowieka, pogadam z nim. Drugiej randki nie będzie. Ja pamiętam, że rozmawiałem właśnie z dziewczyną o chyba pracy, żeśmy rozmawiali coś tego. I ona coś zaczęła, ona wsiadła na 500+. Ja jej bardzo grzecznie wytłumaczyłem, że ludzie na 500+, to nie są pasożyty. I naprawdę bardzo staram się brać głębokie wdechy, mówić spokojnie. I ona w momencie zaczęła mówić, że o, jesteś kazną, takim kaznodzieją, jesteś widzę tego. I to już było takie... Blisko po za zakopcie mnie. A, a jednak pozwoliłem, żeby to... Ja dałem cię, ja się nie, 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 nie widziałem, nie widziałem takiego okna, żeby się ewakuować. I... Ta randka trwała dużo za długo. Mm -hmm. I była taka... Naprawdę nie pociąga mnie kobieta, która nazywa mnie kaznodzieją. Okej. Okay. I... A... No. Ja, ja muszę przyznać, że ja musiałam nabyć kompetencji na przykład odnośnie tego, gdzie warto chodzić na randki, a gdzie nie. Nie, nie warto chodzić na pierwszą randkę do kina. Bo nie, ale, nie ale nawet sobie. na spacer. nie, Bo na przykład dobrym wyborem był, był, było Pole Mokotowskie, które mhm. jest na tyle dużym parkiem, że można tam pochodzić, a jednak e, nie jest jakieś straszliwie duże, żeby e, nie można się było stamtąd wygodnie wycofać. Złym wyborem był e, Park Saski, bo mhm. jest maleńki i przy siódmym kółku już człowiek ma naprawdę dość. Bardzo złym wyborem był, był las kabacki, który jest pełen ludzi, jakby jest tam gdzie usiąść, ale jak już idziesz na wyprawę do lasu kabackiego, to wiadomo, że wrócisz za półtorej godziny. Nie? Mhm. I, I w ten sposób na przykład sobie wyczaiłam miejsca lepsze do randkowania i gorsze do randkowania. Mhm. I, yy, I takie rzeczy są dla mnie mega ważne, bo też dają taki komfort, że właśnie, że można się wycofać w każdym momencie. Jak się wybierzesz na coś, co jest za długie, na przykład na za długi spacer, to się nie, wycofie, nie wycofasz. Jak pójdziesz na obiad, to wiesz, że będziesz rzeć ten obiad, aż go zjesz. I też nie będziesz w stanie porzucić takiego spotkania, które jest fatalne. Ja uważam, że wycofać się zawsze warto i jeżeli człowiek czuje, że to jest zupełnie. No tak, ale chodzi mi o to, żeby dać drugiej osobie przestrzeń do wycofania się. No nie? Jak, powie, że, jak powie, że musi się zawijać, to powiedzieć spokojnie nie ma problemu, no tak, było tylko, miłe spotkanie. Tylko to znaczy, że ta osoba musi się odważyć, powiedzieć, że tego. A szczególnie jeżeli właśnie rozmawiamy o tych facetach, którzy wierzą, że oni muszą znaleźć prawdziwą miłość. To oni mogą nie chcieć, ponieważ mogą bać się, że, wiesz, że to jest ich ostatnia szansa na miłość, już nigdy więcej niż na żadną Ale wiecie kobietą... co, że na przykład powiedziałby, że o dzisiaj ym, jestem jeszcze wieczorem umówiony, a jestem trochę zmęczony, nie wiem, albo o, o, coś takiego? I czy, znaczy nie, no, w sensie. Bo, bo nie rozumiem do końca. Wiesz, no, ja, o jakiej sytuacji, na zasadzie dać przyzwolenie na to, żeby ktoś poszedł? Pewnie, że tak. Nie dać przyzwolenie, żeby ktoś poszedł, tylko dać. Dleci op, opcję dialogową, nie? Że, bo jakby, jeżeli jesteś na randce jesteś przerażona albo przerażony e, tym, że wiesz, że nie wiesz, czy idzie dobrze, trochę byś został, a trochę być może ta osoba cię nudzi, ale jednak. Masz rezygnować? To taki test typu, nie wiem. E, nie wiem, czy masz jeszcze siły. Żeby, żeby, żeby iść gdzieś albo... Tak, żeby na kabaty. albo tak, żeby iść na kabaty. Albo, słuchaj, wiesz, taki, taka opcja, żeby, żeby ta druga osoba nie czuła, że, że wiesz, że odrzuca cię albo że robi ci krzywdę, tylko żebyś powiedział: Hej, masz jeszcze siły na, 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 nie wiem, jeszcze jedną kawę albo cokolwiek. Wiesz, żeby ta osoba miała opcję powiedzieć: Przepraszam, ale nie, nie? Ja ci powiem, że ja nigdy o tym nie myślałam. Szczególnie, że moje randkowania zawsze były. W, w... Borsuk, Borsuk wygrywa. Hej, idę jeszcze zaraz oglądać kaczki krzyżówki w innym parku gdzieś ze mną. Tak. Hmm? Idę z Borsukiem, Borsukiem, sorry, z kaczkiem. Z Borsuk, Borsuk. Sorry, z Borsuk, Borsuk. a Papa. Pa. No. Przegrałem. A... Ludzie mówią, na czacie pojawiło się kilka razy, że ludzie zazdroszczą nam tej zdolności zagadywania. Kurwa, naprawdę, idźcie do najbliższej galerii handlowej i zapytajcie się dziesięciu losowych osób, gdzie jest MPIC. Ja. Nie, nie jedna po drugiej, broń Boże, bo wyjdziecie ja na absurdych idziemy. psychopatów, tylko w odstępie nie wiem. Pół godziny, zapytajcie się dziesięć. Znaczy w ciągu pół godziny, zapytajcie ja się dziesięć. E, ja, a propos kołczarala, ja realnie dostałam taką radę od chłopaka. Ja miałam straszny problem z wystąpieniami publicznymi. Nie? Ja się koszmarnie stresowałam, chodziłam na e, zajęcia z e, przemawiania publicznego. W ogóle wizja tego, że musiałabym wyjść na scenę i coś powiedzieć, była dla mnie jakimś koszmarem. E, I znajomy, który to prowadził, powiedział mi tak. Jeżeli trudno jest ci rozmawiać z obcymi osobami, zacznij od tego, żeby powiedzieć coś miłego pani w sklepie. Ja po prostu czułam się fatal, lecz przerażona w, w środku i mówiłam tym paniom w sklepie, na przykład, ma pani bardzo ładne kolczyki. Mhm. Takie powiedzieć, mhm. bo komplement będzie zawsze pozytywnie przyjęty. Tej pani zrobi to dzień. Choćbym to miała wyjąkać z siebie i faktycznie zaczynałam od tego, że mówiłam Panią w sklepie, nie wiem, że ma ładny tatuaż, kolczyki, coś odnośnie ich wyglądu komentowałam, nie? Potem przeszłam do zagadywania trudniejszego na zasadzie, o już późno, mam nadzieję, że Pani dzisiaj długo nie pracuje, a jeszcze mam zmianę do 22, o to musi być ciężka praca, nie? I tak dalej, i tak dalej. Że jakby zaczynałam od, od takiego banału, a przyznam szczerze, że było to naprawdę dla mnie trudne, żeby w ogóle zacząć, nie? Żeby, żeby, e, żeby zaczepić obcą osobę i coś jej powiedzieć. I e, tak, no to są wszystko umiejętności, których trzeba się nauczyć. No i to, to, jest też, to jest też powód, dla którego zawsze wszystkim moim koleżankom, które bały się chodzić na randki, bo mam sporo takich koleżanek, które bały się chodzić na randki, zawsze mówiłam, idź, idź, będzie fatalnie, będzie krępująco, będzie niezręcznie, będziesz się nudzić, będzie niefajnie, spoko, pójdziesz raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, zaczniesz się czuć swobodnie, bo przestanie, w Twojej głowie przestanie to być big deal, nie? Zacznie to być coś tak naturalnego, jak to, że od czasu do czasu trzeba, nie wiem, iść do lekarza i się zbadać, albo pójść na rozmowę rekrutacyjną i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu... Rzeczy nieznane są dla nas przerażające, a rzeczy, które są już sprawdzone i okazuje się, że człowiek nie staje w płomieniach jak na randce. Na przykład <laughs> byłam na jednej randce i padał deszcz. Znaczy, tylko taką tak. delikatną wtrętkę. Uber Eats powstał dlatego, że nikt nie lubi zamawiać pizzy przez telefon. Zgadzam się. I myślę, że powinniśmy to rozumieć jako jak trudne są interakcje społeczne. Tak, ja a propos krępujących randek, byłam kiedyś na randce, która układała się bardzo dobrze, przez chwilę jeszcze randkowałam z tym samym chłopakiem, ale byłam z nim na pierwszej randce i łaziliśmy po parku Saskim e, i padał deszcz. I w którymś momencie powiedziałam, że ja już zmarzłam, zmokłam i jak mamy kontynuować, to ja chcę iść po kawę. I wlazłam, wleźliśmy do e, jakiejś kawiarni i tam było lustro, nie? I ja w tym lustrze zobaczyłam, że mam taką pandę. Po prostu cały makijaż mi spłynął. I ja przez półtorej godziny łaziłam z tym kolesiem, a tutaj miałam takie czarne smugi, i tu miałam takie czarne smugi. I ja myślałam, że się popłaczę, nie? Na zasadzie i sobie pomyślałam, kurde. Fajnie mi się z tym chłopakiem gada, ja bym poszła z nim na kolejne spotkanie. Jakby podoba mi się i jakby wszystko się układa w porządku, a ja po prostu zrobiłam z siebie strasznego debila i wyglądałam najgorzej na świecie i było mi koszmarnie głupio, nie? I, I co? I nie przeszkadzało to w tym, żeby pójść na kolejne spotkanie, nie? Ja myślę, że warto też pamiętać, że to, że osoba jest płci przeciwnej, nie sprawia, nie powinno sprawiać, że zagadanie do niej jakby jest dramatycznie trudniejsze, nie? W sensie, jeżeli jesteś w stanie ty gościu, ty gościu, że jesteś heterykiem, jeżeli jesteś w stanie powiedzieć innemu typowi, że ma dobrą koszulkę, albo fajne, kurwa, czapkę, albo coś, to to jest to samo, co powiedzenie kobiecie, że dobrze wygląda. W każdym razie, to jest tak, że e, wytrąciłaś mnie. E, że dla niektórych trudniejsze będą rozmowy kwalifikacyjne, dla niektórych trudniejsza będzie randka albo zagadanie do kobiety, ale te rzeczy to ten sam skill. Koniec końców. W sensie, to czy umiesz rozmawiać z kobietą, to, czy umiesz rozmawiać z mężczyzną, koniec końców sprowadza się do tej samej umiejętności i tylko my w naszej głowie tłumaczymy sobie, że to są dwie zupełnie różne rzeczy. I ja. myślę, że, że jeżeli ktoś się czuje niepewnie, to, to, to powinien zastanowić się, ok co sprawiło, że na przykład udało Ci się zacząć komfortowo rozmawiać na rozmowach kwalifikacyjnych. Albo ja jeszcze tego nie umiem. Albo komfortowo rozmawiać na randkach i vice versa, nie? Jedna i druga rzecz są podobnym skillem. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest pozbycie się tych oczekiwań, że pójdzie się na tę randkę, będzie perfekcyjnie jakby takiego wyobrażenia, że pójdę, spojrzymy sobie głęboko w oczy i to będzie ta hollywoodzka miłość i potem będziemy całować się w deszczu. Nie? Jakby pójście na zasadzie idę zobaczyć jakim, człowiek, jakim ty być człowiek nie, na, na, to jest bardzo bardzo prosta sprawa chcę zobaczyć czy się czuję przy tobie swobodnie, czy mamy o czym gadać nie, i to jest początek i czy w jakiś sposób mi się podobasz byłam też na takich randkach gdzie chłopak z chłopakiem mi się świetnie rozmawiało, ale jakby zupełnie mi się nie podobał nie mhm. poszłam na jedną, poszłam na drugą nie było chemii. Okej, okay, możesz zostać moim kolegą, nie? Ale to, to mówię, takie pójście bez takiego oczekiwania, że, że zdarzy się coś niesamowitego. Jakby come on, te takie łzawe sceny, gdzie ludzie na siebie patrzą, ich, ich wzrok się spotyka. Spójrz na mnie, skarbie i wiedzą, że to jest miłość do końca życia, to to jest wielka, wielka ściema hollywoodzkich filmów. No, come ja teraz, ja teraz uświadamiam sobie, że chciałbym porozmawiać jeszcze o kwestiach budowania dalej w związku, ale dzisiaj o tym nie pogadamy na pewno. Nie wyrobimy się, nie cholery. Tak, ja zaraz będę spać no. szła. E, jakby nie było. E, po prostu pójść, pójść na spotkanie bez oczekiwania, że się kogoś e, z, z kimś e, zwiążemy. A Przeczytaliśmy, też pojawiło się tego. O nie, frendzony są najgorsze. Bullshit. Jeżeli boisz się frendzonu, to znaczy, że masz tylko jedno oczekiwanie wobec jakby osoby, albo potencjalnie każdej osoby, z którą się spotykasz. Jakby możesz, z... I, i jeżeli masz takie jedno oczekiwanie, jeżeli dostaniesz cokolwiek innego, to, to już jest przegrana, to już jest tragedia. No to sorry, ale nie zdążyłaś ani nie zdążyłeś w ciągu jednej randki stworzyć głębokiej, emocjonalnej więzi z drugą osobą. Eee, więc zamiast płakać o to, że o nie, friendzone, może skorzystaj z tego, że wiesz, wiesz, dobijesz do 35. roku życia i będziesz się cieszyć z każdej jednej osoby, którą poznasz. <grym> I, I nie, że kurwa, friendzone czy nie friendzone, potrzebujesz ludzi w swoim otoczeniu, a ich nie ma. Tak, więc... Zastanówcie się nad tym. Coś chciałam jeszcze dodać, ale z, z to jest troszeczkę tak, że jakby ja uważam też, że jasne komunikowanie swoich potrzeb i oczekiwań jest ważne. I okej, okay, nie chodzi o to, żeby pójść na randkę i powiedzieć, hmm, oczekuję, że teraz e, zaręczysz się ze mną, e, jak będzie tęcza i będziemy się całować w deszczu i w ogóle, tylko, że je, jeżeli już człowiek e, spotyka się z kimś i e, ta relacja się zaczyna wytwarzać, to też jasno skomunikować swoje potrzeby. Fajnie nam się rozmawia, bardzo mi się podobasz, czy chcesz ze mną chodzić, nie? Ja wiem, że to jest strasznie e, oklepane i jakby wiele związków nie wymaga stwierdzenia, czy chcesz się ze mną spotykać jako mój chłopak, moja dziewczyna, ale uważam, że jasne jakby zakomunikowanie tego jest bardzo ważne. I chcę przy tym powiedzieć, że kiedyś, kiedy czułam się bardzo samotna, spotkałam się z koleżanką i to była taka tam znajoma ze studiów. Którą po prostu lubiłam i ja z nią rozmawiałam, po prostu się zatrzymałam, powiedziałam: Słuchaj, ja chciałabym się z tobą zaprzyjaźnić. Nie wiem, czy mi się uda, nie wiem, czy jakby jest to realne, ale chciałabym spróbować się z tobą zaprzyjaźnić, bo potrzebuję mieć przyjaciółkę, a ciebie darzę sympatią i jesteś osobą, która zawsze wzbudza we mnie takie poczucie, że no, jesteś dobra, jesteś miła, dobrze nam się rozmawia, spróbujmy się zaprzyjaźnić. Czy chciałabyś? I ona powiedziała: Tak, nie. Teraz jest moją przyjaciółką minęło ile? Trzy lata od tego czasu jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Nie wyobrażamy sobie, że by nasze życie miało wyglądać inaczej, nie że miałobyśmy nie być tymi przyjaciółkami. Myśmy mieszkały ze sobą, jakby naprawdę wiele chwil ze sobą dzieliłyśmy. A wszystko dzięki temu, że po prostu zadałam tak strasznie głupie pytanie na zasadzie, czy chciałabyś spróbować się ze mną zaprzyjaźnić. I uważam, że. Wyjściem z tego, żeby nie wpaść we friendzone jest jasne zakomunikowanie jakby swoich intencji i swoich potrzeb. Jeżeli się dostanie w takiej sytuacji odrzucenie, to po prostu przyjąć to na klatę i powiedzieć ok, skoro nie chcesz się ze mną spotykać, ja nie jestem, nie wiem, na przykład w stanie psychicznie e, w tym momencie... Kontynuować naszej znajomości tak, jak ona teraz wygląda. Potrzebuje trochę czasu i przestrzeni, żeby sobie z tym poradzić, i potem możemy wrócić do koleżeństwa. Nie, po prostu bardzo jasno mówić o tym, jak się człowiek cholera czuje. Jakby od tego, mamy tych psychologów, którzy nas tego uczą, mówić, jak się z rzeczami czujemy. Hmm. A ja chciałem tylko dopowiedzieć, że ja kiedyś. Czułem, o nie, zostałem sfrenzonowany i tego, ale z drugiej strony, słuchajcie, jeżeli się zaprzyjaźniacie ze sobą i jedna ze stron nie czuje jakiejkolwiek um, seksualnej, emocjonalnej jakby chęci, potrzeby, możliwości zbliżenia się, to... Jak bywa. Być może to jest ten moment, w którym wasza przyjaźń się zrobi 15 kroków w tył i będziecie musieli spróbować nowego przetasowania. Być może jakby jest tak, że, że druga strona zamiast słuchać osoby, widzi sygnały, których nie ma. To, o, bo ty tutaj powiedziałeś albo powiedziałaś coś, co dla mnie znaczyło tyle. A dla drugiej osoby nie, albo być może po prostu widzimy w drugiej osobie tylko kogoś, kto ma zaspokoić nasze potrzeby, a nie kogoś, kto jest człowiekiem z własnymi emocjami. I jeżeli widzicie w drugiej osobie tylko kogoś, kto zaspokoi wasze potrzeby, to waszym problemem nie jest to, że jesteście we frędzonie, waszym problemem jest to, jak podchodzicie do ludzi. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo a, ja się wobec szeregu osób zachowałem w kwestiach relacyjnych niekoniecznie ok, naruszając granice, pozwalając, żeby osoba, która tak naprawdę nic nie chciała, przekraczała granice, i jakby. Biorąc to, że ta osoba popełniała jakieś jednostkowe błędy, których potem sama ża żałowała, i ważne jest to, żeby się dobrze skomunikować i dobrze się wzajemnie wobec siebie ustawić, a nie jakby wierzyć w mit pod tytułem istnieje ten frendzon, który jest karą za coś. Nie jest kara. To jest kwestia złej komunikacji, która was ustawiła w tym miejscu. Tyle. I. Być może kwestia tego, że jedno z was nie traktuje drugiej osoby jako Ale ja nie chcę kończyć na czymś takim negatywnym. Ja więc... Chcę, ja mam jeszcze jedną pozytywniejszą rzecz. Dobrze, bo ja też chciałabym słowo koń, 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 kończące koniec. Ja, ja mam zacząć, czy ty zaczniesz? Możemy zagrać w papier na kamień. Hamon, ostatnio pokazałeś nożycę. Czemu będziesz zawsze ze mną a, o, o, o. a Ja chciałem powiedzieć o zagadywaniu na Tinderze. Zawsze mnie wkurwiało to, jak ktoś na przykład w opisie na jakimkolwiek portalu mi pisał Rozbaw mnie albo zainteresuj mnie pierwszym słowem albo nie pisz do mnie hej. Nie ma żadnej rzeczy, która jest tak jakby niemożliwa do przewidzenia jak to, jakiego przywitania spodziewa się druga osoba. Miałem trzy strategie, z których używałem wymiennie, w zależności od tego, jaki ja miałem humor, ponieważ nie mogłem polegać na tym, że, dru że druga strona jakby którąkolwiek będzie regularnie akceptować. Pierwszą było powiedzenie cześć, jeżeli ktoś mi nie odpowiadał, to znaczy, że nie ma ochoty ze mną rozmawiać. Dobry sygnał. Sorry, że nie umiesz, jeżeli nie umiesz powiedzieć drugie sobie cześć, coś jest z tobą nie tak, a nie ja cię nudzę. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą było wrzucenie, wyszukiwanie jakichś głupich gifów i witanie się gifami, które będą najtego. I, I to też czasem działało, czasem było kompletnie ignorowane. A trzecią, ja absolutnie kocham to, mimo że jakby tylko częściowy kredyt mi się należy za to, było hasło. Co myślisz o królu Lwie jako pochwale monarchizmu i krytyce bo rewolucji bolszewickiej? E, zaczekaj, i to jest właśnie ten moment, kiedy twoja para już nie jest twoją parą. Ale wiesz, co, to był bardzo dobry sposób, ponieważ część osób czytała to jako e, mam poczucie humoru, ponieważ wymyśliłem coś absolutnie abstrakcyjnego. Część osób ewidentnie nie rozumiało trzech czwartych słów, których użyłem. W związku z czym. Po prostu mówiła, że jestem pierdolnięty i koniec dzięki Nara. A część osób mówiła. Że to tylko bojka. I ja wiedziałem, że nie chcę z nimi rozmawiać, bo jeżeli nawet ja nie na chcesz zagrać w tę rozmowa grę. Ja ze mną to... chyba się od tego nie zaczęła. Natomiast jeżeli chodzi o rozpoczęcia, rozpoczęcia rozmów, to uważam, że jakby. Uważam, że trzeba być wyrozumiałym na część, co u ciebie, bo czasami człowiek nie ma. Pomysłu na to, żeby wymyślić coś bardziej oryginalnego. Plus, wiesz, jeżeli. Bo zetknął się na przykład z tym, że 20 osób, do których napisał, czy napisała się, nie odezwało. Mnie się zdarzały takie pary na Tinderze, do których zagadywałam i na przykład było unmatch. Tak. Albo zero odpowiedzi, nie? Tak. I jakby ja też zagadywałam pierwsza. Generalnie po to tam jestem. Nie po to, żeby zbierać pary, tylko tak. żeby się z tymi ludźmi. Spotkać w rzeczywistości, poznać, załatwić to, czy, czy chcemy się dalej widywać, czy też nie. E, także uważam, że każde rozpoczęcie rozmowy jest dobre. Warto. E, natomiast chciałam też powiedzieć na zakończenie z mojej Poczekaj, strony. Ja mogę tylko dokończyć, no? dokończyć bo, widzę, bo raz, że widzę mhm. tego. Ee, że czy Darwade wiedział o zniszczeniu Aldera? Nie próbowałbym. To jest głupi żart o Hitlerze i nie. A a, pytań, a czy skaza i hieny to nie naziści? To nie ma znaczenia. Ważne jest to, że ta osoba wejdzie z tobą w interakcję z tym pytaniem. Tyle. Tu Nie chodzi o to, że jest jakaś jedna dobra odpowiedź tego. To może być, ha ha, Boże, nie? Znacie, <laughs> <laughs> typie długo nad tym myśleć. To też będzie dobre. Po prostu będziemy rozmawiać. To ja... jest początek rozmowy, zahaczamy i jedziemy dalej. Ja nie? uważam, że dobrym rozpoczęciem jest odwołanie się do czegoś, co jest w opisie albo na zdjęciu. Zawsze to jest najprostsze rozwiązanie, jeżeli Chyba, nie chcesz że cześć. lubisz przyjaciół i masz zdjęcie Wielkiego Kanionu. Ja Wielki Kanion widziałem na tylu zdjęciach na Tinderze, że już mógłbym wygenerować model 3D, nie? A? Patrzcie Państwo, widać nas różnie. Yy, to może jednak ty, to może wybiera. jednak jesteśmy w tej topce. Natomiast na, na przykład raz dostałam takie rozpoczęcie rozmowy, gdzie yy, faktycznie było tak, że ja sobie pomyślałam, o Boże, z tym facetem nie chcę rozmawiać, a potem sobie pomyślałam, ale nie mogę nie odpowiedzieć na to pytanie, To było jak yy, jeden chłopak się mnie zapytał, czy pracuje w muzeum. I to było jego rozpoczęcie rozmowy. Cześć, czy pracujesz w muzeum? I jakby wiedziałam, że mogę na to pytanie nie odpowiedzieć, ale miałam potrzebę, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jestem człowiekiem, który lubi gadać. I e, tak. I, i tak rozpocząłam e, rozmowę z facetem, z którym się potem długo spotykałam. Jakby warto też pamiętać, znaczy, o on tym, rozmowę że on zaczął ze mną. Że jakby albo głupie pytanie typu: Lubisz pierogi? Albo Czy masz dobry przepis na pierogi? Albo Jakiekolwiek. Jakiekolwiek. Suchy, głupi, śmieszny, prosty żart jest też potencjalnie dobrą strategią, aczkolwiek warto pamiętać, że każda osoba, która stosuje tego typu otwarcie albo żart. Robi to 7 tysięcy razy w każdej wiadomości, wklejając to samo pytanie, bo tu nie chodzi o to, żeby być oryginalnym dla każdej jednej osoby na Tinderze, tak. tylko żeby po prostu zoptymalizować proces komunikacji. Nie? Ja też uważam, że zawsze można zapytać o, o ulubiony Jezus. kolor kitku, na przykład. Ulubiony kolor kitku to jest ważna rzecz, i każdy, kto kocha kitku, odpowiedzi, że. Kitku nieważny jaki ma kolor, ważny, żebym róczkował, a każdy, kto nie jest kitkową osobą, powie, eee, psy są fajniejsze i wtedy zawsze można pogadać o pieskach, nie, bo pieski też są super złodkie, a na koniec można zawsze dojść do super słodkich krówek na przykład. A jeżeli ktoś wam powie, że nie lubi, że nie lubi psów albo nie lubi kotów, to, to tak naprawdę nie lubi zwierząt, nie spotkajcie się ze złamiami, które nie lubią zwierząt. A najgorzej, jeżeli ktoś powie, e zwierzęta są od tego, żeby je jeść. Automatycznie. tu już przez okno, nie. Tak. E, Chciałaś zakończyć. E, tak, na zakończenie chciałam powiedzieć, że. E, to będzie takie mario koello, żeby nie było Mario Koello na dziś. E, życie pisze e, naprawdę takie scenariusze, które są nie do przewidzenia. I ja mam na przykład takie bardzo dużo w sobie takiego zaskoczenia nieustającego. Jak wyglądało moje życie 3 lata temu, 5 lat temu, czy 10 lat temu, nie? Jak patrzę sobie w przeszłość, to to są takie rzeczy, których sobie absolutnie nie umiałam wyobrazić, a jestem człowiekiem, który bardzo lubi sobie fantazjować. I jak sobie o tym pomyślę, to nie ma uniwersalnej recepty na nic, nie? a relacje międzyludzkie są strasznie skomplikowane. I są ludzie, którzy spotykali się w liceum i wzięli ze sobą ślub i zrobili sobie trójkę dzieci i są jak z komedii romantycznej. I są ludzie, którzy się rozeszli, po 10 latach się ze sobą spotkali. Znowu mój, mój wujek zaczął się spotykać ze swoją studencką miłością, nie? mając. 60 parę lat. Jakby To są takie historie, których, to, których po prostu się nie przewidzi, ale uważam, że jedyną rzeczą, która jest e, która jest absolutnie zawsze prawdziwa, to jest, że jak się nie próbuje, to się nic nie zmieni. Nie? Więc pójść na te randki, nawet jak człowiek sobie myśli, że, że, że pójdzie, wejdzie, nie wydusić z siebie słowa, popłacze się i wyjdzie. Nie? To też jest jakieś doświadczenie. I Każde doświadczenie jest wartościowe, bo każda wartość, znaczy na, na takiej zasadzie, każda próba jest wartościowa, bo z każdą kolejną będzie inaczej, nie? I, i tyle. To, to ja dodaję Jej. też. Ralindello Coello. Pamiętajcie, że zawsze spotkacie się z człowiekiem, który też się boi, też jest niepewny, też czasem ma gorszy dzień i też czasem bardzo nie umie w small talk. gdybyśmy Gdybyśmy wszyscy mieli w Talk, to nie potrzebowali, to, to moglibyśmy dzwonić po pizzę, nikt nie dzwoni po pizzę. Tak. I raz to ty się zalejesz kawą, a raz ktoś zaleje się kawą na randce z tobą. To naprawdę nie ma znaczenia. Oh. Yeah. Bądźcie dobrzy dla siebie. O. Tak. I co, to koniec na dzisiaj? Ty zostajesz, a ja idę mm -hmm. spać. Dobra, to jeszcze przypomnę o tym, że like and subscribe and patronate. W przypadku patronatu zbieramy na kam. No, jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy, jesteśmy coraz bliżej. czwarte do... drogi, praktycznie. Hitbuka. ja sobie tutaj odłożę tego grubaska. On nie zmieści się na tej półce bez Totalnie się zmieści na tej półce, Zmieścił się w misę, którą potem Rudy... wykorzystał jako toaletę. Skąd? Fakt jest taki, że Rudy non-stop zrzuca rzeczy, tylko po to, żeby potem. E... Ty, on zaraz zrzuci ten... Fazo. Ja wiem, ja wiem. Już dalej nie chcę wysuwać. Nic się że już nie Rudy, Że Rudy zrzuca rzeczy tylko po to, żeby testować twoją cierpliwość potem, e, kiedy ty z nimi broi. I on uwielbia robić Broje I co zrobisz? I co zrobisz? Nie? No i? Ja ci zabrałam wody. No, także hejeczka i do zobaczenia. Pamiętajcie, Same dobre komentarze donate y i do, pozytywne komentarze na YouTubie, bo to był ostatni odcinek. Testowy. Testowy podcastu. Jeżeli go chcecie więcej, no to wiecie, dobry feedback jest ważny. Będzie ankieta na community, będzie ankieta na Patronite pewnie. I Wiecie, wiecie musi być dobry rezultat. A. Dwie nieskończoności. O Karoliny Dekrowa. Osoby dające pizzę, dam Pawłowski, Zakomia, Kalejra, Nafy, Małgorzata Sajnak, czubeska, NeuroSziba. Cześć, jestem Janek i Krzysztof Karliński. Dawczynie kawy z ciastkiem. Milia Giernowicz, Michał Petrowski, Hypatia, Kamil Kuligarz, Szabrony Kłócyk, Integra 32, Marysińka, Chrysku, Migi, fikiem, Cukrzyś. Dawcy kawy, Drowka, Michał Szedziewski, Kropster, Prostuch Cukrowy, George Soros, Lila Watia, Martina Wienczek, Aleksandra Aleksander Marcin Hraśniewicz, Szyma Lenka, Karolina Reva, Zjo, Robin, Veronimi, Mi, Barnaba, Adam i Heinrich i osoby, które dają herbatę, Arkadiusz Gumiński, Gruby Mefisto, Klusek, Muzetka, Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Kardar, pa Paweł Pawlik, Komi, Anty Brister, Inżynier Pilny, Cezar, Splend, Wlubel i Samrion. Wiecie? Jesteście amazing. Patronaj, Pelera, Indel, Sub... Donate wszystkie te rzeczy sprawiają, że to, to że ta, że ta karuzela się toczy.